15 posiedzenie Krajowego Klubu Wykonawczego Parlamentu Młodych Ludzi. Bardzo serdecznie Was witam, Janusz Zagórski z tej strony. Po dwóch posiedzeniach, kiedy pod moją nieobecność ze względów ważnych, osobistych, tutaj wszyscy wiedzą, nie mogę tego robić. Dziękuję wszystkim, że tutaj dzisiaj są. Dziękuję Małgosi Ładęckiej, że w moim zastępstwie po moim upoważnieniu poprowadziła dwa poprzednie posiedzenia KKW. Dzisiaj obecni są, to jak widzę, właśnie Kasia Kropidłowska, jako wiceprzewodnicząca, jest Małgosia Ładęcka, jest Boguś Kinkiewicz jako koordynator, jest Dagna Felix, tak, jest Agnieszka Zając, jeśli chodzi o skład KKW, chyba nie pominąłem nikogo, a jeśli chodzi o komisję, no to już mówiłem, Darek Lewy, z którego Zawada, tak, Jarka akurat jeszcze chyba nie widzę, jeśli chodzi o komisję wyborczą, prawda, OKW. Po tej właśnie przerwie z mojej strony tutaj troszeczkę zebrałem informacje, co się działo, mamy różne zgłoszone punkty. Ja zaproponuję teraz tak na roboczo ten dzisiejszy plan. Oczywiście, jeżeli tu będzie czegoś ważnego brakowało według Was, więc jak najbardziej to jest do rozpatrzenia. Ja pozwolę sobie, ponieważ nie miałem okazji podsumować obecności Parlamentu na zlocie Harmonia Kosmosu, zrobię to miarę krótko tutaj na dzień dobry, bo to ważne przecież. Następnie przejdziemy do punktu dotyczącego spraw głosowań. Tutaj poprosimy, jak zawsze, tutaj naszego kolegę Bogusia. Mamy tutaj kwestię stanu zgłoszeń kandydatów w wyborach, prawda, koordynatorów czy w ogóle władz sejmikowych. Mam informację, że chyba 10 takich sejmików zdążyło się w tych sejmikach zgłosić kandydatury, więc trzeba będzie uruchomić dalszą część procedury. Są oczywiście kolejne pytanie dotyczące też, to już Boguś przedstawi, ja nie będę tego rozwijał, to przesłał też te rzeczy, to są wszystko bardzo konkretne sprawy. Jest trzeba też przegłosować temat, w jaki sposób będziemy postępować z kolejnymi zgłaszaniem kandydatów w sejmikach, które w ogóle zgłosiły kandydatów, prawda, bo mamy takich ciągle jeszcze większość. W związku z tym to jak najbardziej tutaj są różne jeszcze zgłoszone. Jeśli chodzi o głosowanie na temat przedłużenia tak naprawdę zbierania kandydatów w tych sejmikach, które tego nie zrobiły, no to jeżeli trzeba, żeby coś powiedzieć jednoznacznie, tak, wszyscy są za. Wiem, że setka do Senatu uzyskała też już na poprzednim posiedzeniu przedłużenie. Jeszcze do tego wrócę. I tutaj też były ze strony Bogusia takie propozycje, jak kwestia zamieszczenia osób niewolnych ludzi ważnych takich naszych materiałów marketingowych, kwestia panelu sejmikowego, który jest w regulaminie, właściwie w statucie, w regulaminie, przepraszam, wymieniony. No to już Boguś, szkolenie wybranych kuratorów, jeżeli będą wybrani, to propozycja Bogusia też uważam ważna, żeby to też rozpatrzyć. No i tam pod kątem, wiem, że pod obecnym AKW są też zapytania. Zostawię to na później. Kasia dzwoniła, się wyłączyła. Kasia, ty się wyłączyła? Właśnie Kasia prosi, żebyś włączył. Dołączył. Więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo wiadomo, że nam się wydaje szybko i sprawnie. Czy macie jakieś uwagi co do tego planu jeszcze na dzisiaj? Bardzo proszę. Jeżeli nawet teraz nie macie, to jeżeli coś będzie na koniec, to jak wiecie, zawsze tu jesteśmy otwarci, żeby to załatwić, na ile jest to możliwe. Posłuchajcie, więc wszyscy są, jeżeli chodzi o podsumowanie z mojej strony, bo nie miałem takiej okazji, bo robiliście na pewno na poprzednich posiedzeniach, szczególnie tym pierwszym po Harmonii Kosmosu. Ja powiem ze swojej strony, tak, przede wszystkim podziękuję, którzy angażowali się ze strony Parlamentu w realizację tej naszej obecności tutaj w Ogosi, prawda, Łabęckiej, bo program pod namiotem, wydaje mi się, był bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, to było i ważne. Kasi Kropidłowskiej za tą tutaj jakby też aranżację tych dyżurów, no, ale koledze też Bogusiowi i grupie, która tam te dyżury wypełniała, prawda, bo tam dojechało tych kolegów pod namiotem, więc to się złożyło na jakąś naszą obecność, na rozdawanie ulotek i tak dalej. Ja bym powiedział tak, że nie wiem, czy to padło w Waszych podsumowaniach. Uważam, że to był nasz sukces. Jesteśmy w tej chwili jedynym środowiskiem społecznym, pozasystemowym, które było zdolne do tego, by w jedno miejsce, w jednym czasie zaprosić w sumie, no nie wiem, czy to wypadło, 6 no osób, trochę więcej, ale przedstawicieli, czy może nieformalnych przedstawicieli, kilku środowisk społecznych, politycznych, pozasystemowych, które normalnie się nie spotykają.
to się normalnie nie spotykają. Ja nie wiem, czy jakby mamy świadomość, że nam się to udało i że do tej pory nawet nikt takiej próby nie podjął, bo ci, którzy zapraszają do siebie, a wszyscy zapraszają, z tych grup, które myśmy zaprosili, to jak wiecie, przedstawiciele pozostałych grup, które są w cudzysłowie konkurencyjne, po prostu nie przyjeżdżają. A tutaj takie forum żeśmy stworzyli i wyraźnie było widać, że e-parlament jakby jest w stanie pełnić taką rolę pewnego właśnie forum, tego miejsca, w którym ludzie o różnych poglądach, nawet ci, którzy nie są specjalnie za demokracją bezpośrednią, jak najbardziej są po prostu tam obecni i chcą przyjechać i być. Również ta presja zewnętrzna, która jak wiecie powstała w wyniku postaw jednego z naszych tutaj takich no, jakby najbardziej, no, osób najbardziej nam sprzyjających zawsze, która jakby nie przyjechała na zlot w ogóle jako całość, jakby no, nie spowodowała, że i też parlament jakby nie ugiął się pod presją jakichś propozycji, że ktoś się komuś podoba, czy też nie podoba, tylko najnormalniej w życiu zrealizował swoją wolę i wykazał, że po prostu jest suwerenny, niezależny w podejmowaniu decyzji, prawda, takie, a nie inne. Może one się jednym podobają, im się nie muszą podobać, ale uważam, że tu w tym przypadku żadna presja tutaj jakby nie spowodowała u nas takiego zachowania i to jest też dowód na to. Myślę, że wśród tych, którzy przyjechali tam tych grup w tej debacie, przede wszystkim, którzy wzięli udział w tych debatach, bo były dwie, na pewno zrodziła się taka jakaś prawda, sympatii, zrozumienia, że po prostu, mimo że oni wiedzą, że za bardzo są za demokracją bezpośrednią, to jednak chcemy z nimi rozmawiać, chcemy ich zapraszać. Poza tym też zauważono, myślę, że demokracja bezpośrednia nie jest jedynym tematem, jaki interesuje nasze środowisko i parlament. Parlament kieruje się zasadami tymi u siebie, propaguje na zewnątrz, ale jest środowiskiem pozasystemowym i w ogóle proponuje wielkie zmiany systemowe. Bez względu na to, czy będą realizowane w systemie demokracji bezpośredniej, czy mniej w tym systemie, to my mamy wspólne wielkie sprawy, prawda, dotyczące przeciwstawienia się globalizmowi i tej całej opresji nowego porządku świata. Nas to bardzo łączy i wydaje mi się, że pokazaliśmy na tym zlocie i w czasie tego naszego pobytu jako e-parlament, że oprócz sposobu sprawowania władzy ważne są jeszcze treści, jakie ta władza, czy te siły społeczne i polityczne właśnie reprezentują, tak? Jeżeli nas łączy coś w oporze przeciwko nowemu porządkowi świata, to dobrze i nie jest to jedyne kryterium, jakie stosujemy, żeby rozmawiać po prostu z innymi ludźmi, znaczy nie jest jedynym kryterium rozmawianie z innymi środowiskami, czy one są za demokracją bezpośrednią, czy też nie są za demokracją bezpośrednią. To jest bardzo istotne, bo niektórym się wydawało, że skoro ktoś nie jest za demokracją bezpośrednią, to nie możemy z nim rozmawiać. To jest proces głębszy. Poza tym zauważcie, że my powinniśmy rozmawiać przede wszystkim z tymi, którzy są nieprzekonani, bo jak ktoś jest przekonany, to w zasadzie taka rozmowa to raczej jest pewien rodzaj już pewnej celebry, tak? Przytakiwanie jednym drugiemu. Natomiast w sytuacji, kiedy zapraszamy środowiska, które są nam bliskie z innych powodów, jednocześnie takich jak na przykład covidoza i te inne sprawy opresyjne, to jednocześnie ta demokracja bezpośrednia, którą my proponujemy, jest jakimś takim, bym powiedział, no, przybliżeniem, kim jesteśmy, prawda? Mnie się wydaje, że się do tego mniej bać, łatwiej będzie nam z nimi dalej pracować. To proces budowania demokracji bezpośredniej jest bardzo długi. My musimy zmienić świadomość, nikogo nie zmusimy na siłę, nikogo. I im więcej takiej kultury politycznej, zrozumienia dla ludzi o odmiennych poglądach, właśnie szacunku dla takich ludzi, którzy się często z nami całkowicie różnią w pewnych sprawach, to jest właśnie pokazywanie, że to jest taki stygmat parlamentu, to jest jego właśnie taki jakiś znak towarowy, że różnie tego jego słowa, tak? I cieszę się, żeśmy w sumie tak jakoś to wszystko zrobili. Także uważam to za duży sukces. I jeśli chodzi o tą setkę do Senatu, oczywiście nie zakończyliśmy jej tam, jak i teraz to przedłużyliśmy. Wiadomo, że można byłoby trochę jeszcze więcej z tego wycisnąć, ale sami wiecie, że jakby to całość tych wszystkich rzeczy, które tam się działy i też nie tak łatwo się wbić, ale też uważam, że złota setka do Senatu jako pewne hasło nadal trwa. Dzisiaj mam nadzieję, bo też to programie, nie wiem, czy to nam się zgłosił, przedstawi nam pomysł. Przepraszam, Januszu, czy mógłbyś dołączyć Kasię, bo ona jest w poczekalni? A czy Tomek Kalinowski, bo on miał też dzisiaj przedstawić.
przedstawić, jak wygląda sprawa złotej setki do Senatu, czy on przedstawiał to poprzednio? Halo, włączyłem Kasię. To się włączyłeś, tak? Tak, tak. Czy mieliśmy potwierdzenie od Tomka Kalinowskiego? Potwierdzenie, że ma być? Że będzie, tak. Bo jeszcze nie miałem okazji. Zobaczymy, jak nie teraz, to akces została przedłużona. Nie chcę już dalej, bo to sprawy już jednak przybrzmiały, ale chciałem osobiście dokonać tych kilku zdań podsumowania. Jeśli chodzi o obecność parlamentu, tam jest sporo materiałów jeszcze zostało reklamowych, tak? Znajduje się w tej chwili część niewykorzystanych ulotek w studiu u mnie we Wrocławiu, więc tam gdzieś jeszcze, gdzie potrzeba, to możemy podsyłać. Także oceniam nasz tam pobyt dziś na cztery, na co najmniej czwórkę z tego, co mogliśmy tam zrobić. Czy do ja tego... przepraszam, ale Kasia dalej jest w poczekalni. Ale ja cały czas ją tutaj dołączanie się wyświetla. Ona cały czas wypada i wypada. Ja tutaj ją dołączyłem. Dołączanie zapisane. Jeszcze raz. Ala się wyświetla co chwilę i co chwilę ją przyjmij robię. I dwa razy mi się tutaj wyświetla, że dołącza. Halo, jest tak, to jeżeli ktoś jeszcze a propos tego, co powiedziałem, tego podsumowania troszkę spóźnionego, a wiecie z jakiego powodu, to bardzo proszę, a potem przejdziemy do tych następnych punktów. Ja chciałam tylko się może odnieść do takiej kwestii, jaka została poruszona. Zdaje się, że na ostatnim spotkaniu KKW padły takie słowa, że są wydawane pieniądze na złotą setkę. Chciałabym tu zrobić jakieś sprostowanie, bo a brakuje pieniędzy na sejmiki. Chciałabym tutaj sprostować, że żadne pieniądze nie poszły na złotą setkę. To nie wiem, tutaj jest pytanie do Bogusia, skąd w ogóle takie sformułowanie? No myślę, że to trzeba wyjaśnić, bo to idzie w eter, że jakieś pieniądze są przekierowywane na złotą setkę. Tutaj żadnych pieniędzy nie przekierowujemy ani ze stowarzyszenia. Wszystko jest jakby zgodne z zaplanowaniem, że pieniądze ze stowarzyszenia są przeznaczane na utrzymanie parlamentu. Dlatego proszę też tak taką precyzję i nie puszczanie w eter zdań, które nie mają pokrycia. No to Boguś, to takie do ciebie. Boguś, to jak to może jakieś nieporozumienie? Proszę, Boguś. Ja po prostu jestem zdziwiony tym, co powiedziała Małgosia. Przepraszam, że tak mówi Małgosia, ale mój argument finansowy dotyczył tego, że kiedy 19 czerwca mieliśmy uruchomić mailing, to mówiłaś, że nie ma pieniędzy, żeby się wstrzymać, a tu zaczął znaczy, się... Znaczy nie, no właśnie, tu nie byłem... Nie mówię, że to dotyczy złotej setki, tak? Tylko powiedziałem, a w lipcu nagle, kiedy ruszamy początek miesiąca, jeszcze nie mamy tego określonego, ile mamy pieniędzy, dlatego to poprosiłem słownie, żebyś przypomniała, ile mamy, że tu będzie kilka mailingów w ciągu jednego miesiąca i te koszty będą trochę większe, więc to dotyczyło samego mailingowania, a nie miało nic wspólnego, że wydajemy pieniądze na złotą setkę. Ja sam za tą złotą setką jestem, więc trochę mnie to sformułowanie... Może myśmy się nie zrozumieli. Zrozumieli, słuchajcie. Ale ja chciałam tylko jeszcze takie sprostowanie, bo to chyba potrzebne jest. Właśnie o to chodzi, że dlatego prosiłabym o precyzję. Była mowa o mailingach, a powiedziałeś o pieniądzach, że są pieniądze, nie żal nam pieniędzy na złotą setkę, tak? Więc to takie jest błędne rozumowanie. Rzeczywiście chodziło o to, że mamy pulę 25 tysięcy maili do wydania w miesiącu. Dwa razy poszły już mailingi po 7 tysięcy i powiedziałam, że może być jeszcze puszczony raz mail dotyczący informacji o wyborze koordynatorów, kandydatów na koordynatorów i o spotkaniach, a poszczególne informacje w danym sejmiku będą już umieszczane na stronie wolniludzie.net. A od lipca teraz mamy nową pulę, 25 tysięcy maili znowu do wydania. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy dalej to omówili. Dlatego proszę nie operować takimi słowami, że są jakieś wydawane pieniądze, bo tu chodziło o maile dokładnie. Tak, teraz już precyzję jakoś taką zrobiłeś w tym temacie. To dziękuję. Tak. Dobra, tak, rzeczywiście. Natomiast te koszty związane z jakimś zapromowaniem parlamentu, czyli postawieniem namiotu, prawda, czy powiedzmy sfinansowanie tych ulotek, materiałów drukowanych, no to organizator Harmonii Kosmosu wziął na siebie, także nie obciążaliśmy w ogóle stowarzyszenia chyba ani złotówką w tej sprawie, tak? Dobrze, a wszyscy jesteśmy za tym samym, zarówno za złotą setką, jak i za wyborami, za sejmikami, także to się rozumiemy.
To dobra, to czy jeszcze w sprawie podsumowania samej harmonii kosmosu coś jeszcze by było, tego spóźnionego z mojej strony? Jak nie, to przejdźmy do tego cały czas najważniejszego działu zawsze u nas, czyli po prostu wybory, to znowuż Boguś, mamy do czynienia z zakończeniem tego terminu, który był, prawda, wcześniej przyjęty, jeśli chodzi o zgłaszanie kandydatów do organów, prawda, sejmikowych, to poprosimy Bogusia o taką relację. Bardzo dziękuję. Ja poproszę Janusz o udostępnienie ekranu. To było tak, uczestnicy czat. Wszyscy. Udostępnij ekran. Wszyscy. Jeszcze raz tutaj jest udostępnij. Poszło. Tylko no tu tak. Udostępniłeś swój, a ty masz zrobić. Ty udostępniłeś jak gdyby swój Zoom. Jeszcze raz. Udostępnij ekran. Tam powinno być gdzieś wszyscy. Pozostałości pod tablica iPhone. Podstawowe zaawansowane pliki. Były uczestnik. Nie widzę tego, słuchajcie. Podstawowy. Gdyby się udało. Jeszcze raz. Udostępniać może wielu uczestników naraz. To jest to, prawda? Dobra. Przepraszam, ale to. Teraz kliknąłem. Okej. Dobrze, dziękuję. Już mam. No, dobra. Czy jest widoczna tabela? Nie, na razie nie ma. Nie ma. O, teraz jest. To jest tabela, którą dzisiaj wykonałem. Równolegle tą tabelę obecnie w tym momencie Tomek, nasz administrator, sprawdza pod kątem weryfikacji danych, które zostały załączone, czyli czy zostały tutaj zarejestrowane osoby, które są zarejestrowane w parlamencie i które wykonały inne czynności nakazane statutem lub regulaminem, z którego brały udział jako kandydaci. Mamy następującą sytuację. W miejscowości, w Sejmiku Rzeszów mamy dwie kandydatury na koordynatorów i jednego kandydata na koordynatora do spraw głosowań. Czy to jest widoczne, czy ja wam muszę powiększyć jeszcze ten ekran? Nie, bardzo dobrze widać, bardzo dobrze. Dobrze. Czyli tu będą, to będzie jedno głosowanie, z tym, że mamy trzech kandydatów. Dwóch na koordynatorów, jeden na koordynatora do spraw głosowań. Przypomnę, Sejmik przyjął regulamin projekt numer 3, czyli Radę Wykonawczą Sejmiku. Następny Sejmik to jest Konin, Arek Malan, to jest były koordynator Sejmiku. On się wprawdzie wpisał na wszystkie trzy, ale kandyduje na koordynatora, gdyż w Koninie jest regulamin projekt numer 1, czyli kandyduje koordynator, który na wstępie pełni tą rolę główną, a następnie on uruchamia przez uchwałę wybory pozostałych osób funkcyjnych. Trzeci Sejmik Kraków. Zgłosiło się 5 osób do zespołowego zarządzania turkusowego, w którym mogło być 7 osób. Jest 5 osób zgłoszonych, czyli to jest zarządzanie turkusowe w Sejmiku Krakowskim. Czwarty Sejmik to jest Toruń. Zgłosiła się pani Anna Lewicz, to jest jedna z aktywniejszych osób w tym Sejmiku. Ona uzyskała poparcie kilkunastu osób z tego Sejmiku. Poparcia są widoczne na stronie pod ankietą jako poparcie. Sejmik piąty, Zielona Góra. Zgłosił się kandydat, z tym, że on również się zgłosił trochę w sensie, że dodatkowo jeszcze skarbnik i jako koordynator chyba nie rozumiał, co to jest to turkusowe, ale to jest dobrze. Tu przepraszam. W Łodzi dalej mamy dwie kandydatury. Jedna na koordynatora to jest pani Teresa i Konrad Bietrzyński.
i mamy kandydatów na skarbników i koordynatorów do spraw głosowań. Siódmy Sosnowiec, zgłosiła się pani. Ósmy Poznań, nasz kolega znany Adam Stojniak. Dziewiąty Elbląg, kolega Andrzej i dziesiąty Wałbrzych, kolega Grzegorz, były koordynator. Czyli łącznie mamy 10 sejmików, których są koordynatorzy. W większości pojedynczo, ale są, jak wspominałem, kilka sejmików, których są dwie kandydatury. Jak to wygląda teraz dalej? To muszę to zatrzymać na razie i jeszcze raz udostępnić. Czy te osoby są członkami parlamentu, bo... Większość tak, z tym, że ja mówię, to jest to, co ja podsumowałem na ten moment. Natomiast administrator w tej chwili dokonuje weryfikacji dzisiaj wieczorem, no bo on i praca i tam inne rzeczy, więc on do wieczora się zobowiązał, że dzisiaj to będzie. Jeśli chodzi o... Bo ja na przykład, wiesz, gdzieś tam w mailu, nie wiem, bo teraz miałem taką bardzo rzadką jakby obecnie, widziałem taki jakiś list od Tomka Kalinowskiego, gdzie tam była jakaś lista osób, które musimy, żeby wykreślić je z listy e-parlamentu, członków. No i tylko jedno nazwisko mnie tkwiło w pamięci, Teresa Adamska, bo jedyne, które kojarzyłem z tej listy, może to jakaś inna Teresa Adamska, ale po prostu dlatego tak skojarzyłem, że na tej liście od Tomka widziałem to nazwisko jakby niby do skreślenia, ale to było na zasadzie takiego, wiecie, no, przerzucania na szybko, nie, bo nie miałem czasu, wiadomo. Tak, 8 lipca Tomasz wysłał właśnie listę usuniętych z RWL ludzi i tam ja też rzeczywiście zauważyłam, Teresa Adamska jest. Mhm. Tylko ja powiem tak, tu małe sprostowanie, ponieważ tu się okazało, że pani Teresa na stronie Wolni Ludzie Net była dwukrotnie wpisana, więc Tomek mi powiedział, że ona napisała do niego, że to konto jedno ona usuwa, tego maila. Drugie... Aha, to było podwójne usunięcie. Ale Boguś, ja jeszcze chciałam zabrać w tym temacie głos. Ja mam tą listę tutaj otwartą przed sobą i są dwie Teresy Adamskie usunięte. O, to ja tego nie widziałem, tej drugiej osoby. Tak. Tak, ale to Tomek dzisiaj ja jeszcze... wieczorem ta ankieta będzie zrobiona. No to dobra. To nie zmienia, bo w sejmiku Łódź są dwie kandydatury, w tym jedna kompletna do RWS i jedna osobno, więc no ja nie mam prawa usuwać, może to zrobić administrator w porozumieniu z OKW, tak? Więc ja prezentuję to, co jest, stan faktyczny w tym momencie, administrator pracuje nad sprawdzeniem i dzisiaj wieczorem na wolniludzie.net będzie aktualna, sprawdzona lista wszystkich kandydatów, którzy jutro wezmą udział w głosowaniu. Tu przedstawiam dla przypomnienia linię czasu, czyli 18 lipca do 2 sierpnia, 15 dni będzie trwało głosowanie. Boguś, mogę ci przerwać na chwilę, bo Kasia chciała coś powiedzieć jeszcze. Proszę. Tak, proszę Kasiu. Tam, bo to jest nic tak istotnego. Ja chciałam tylko poinformować i tutaj mam taką lekką zagwozdkę, bo od nas jedna osoba zrezygnowała ze względów rodzinnych, prywatnych i teraz my nie mamy, jak mamy te właśnie te grupy turkusowe, czy wystarczy, jeśli poinformuję Tomko tym mailem, usunięcie tej osoby? No myślę, że tutaj, no bo nie ma innej opcji, no OKW może tylko być jakby na bieżąco też o tym informowane, bo to proces, prawda, wyborczy. Jeżeli tam nie ma nic inaczej, to tak. Regulamin, projekt numer 3 przewiduje rezygnację osoby w każdym momencie, więc działanie jest takie, że kiedy ta osoba rezygnuje, powinna poinformować mailem lub innym trwałym środkiem, że wycofuje swoją kandydaturę i wtedy może inna osoba kandydować, ale to o tym zaraz powiemy, tak? Bo w tym momencie już raczej... No i właśnie o to chodzi, tylko że wiesz, normalnie osoba, która kandyduje, wycofuje swoją kandydaturę. A w tym wypadku zgłaszałam ja, a reszta tylko wysyła oświadczenie. Dlatego się pytałam, bo w sumie tutaj mamy niedopracowane, jak w takiej sytuacji wycofować jedną z kandydatów. Nie? Czy ta osoba nie osobiście nie napisała oświadczenia, tylko ty, tak? Informujesz. Tak, no bo tak, wiesz co, to w ogóle ankieta wygląda tak, że jedna osoba zgłasza wszystkich.
a nie każdy pojedynczo. Nas tutaj goni termin rozpoczęcia głosowania, bo tutaj Boguś dał linię czasu, tak? Ja tu przypomnę tylko, Kasi, może to pomoże, że jeżeli ta osoba nie złożyła oświadczenia o kandydowaniu do tej grupy, to nie może kandydować, nawet gdy była na liście, więc jeżeli ona nie złożyła tego do ciebie, to tu się nic nie dzieje, po prostu będzie wykreślona z tej listy. Okej. Ale czekaj, że jeszcze raz, Boguś, że co, że będzie wykreślona z tej listy, w jakim sensie? Wiesz co, bo w statucie jest coś takiego, że każda osoba może być kilku współkoordynatorów, a ją mają podpisać oświadczenie, że kandydują tak. I biorą odpowiedzialność jako współkoordynatorzy. Tak, tak. I myśmy się mówili tak, że te osoby wysyłają do mnie, a ja po prostu wysyłam jednego maila do Tomasza z tymi oświadczeniami do dołączenia. Tak, ja jeszcze mam pytanie proszę, mam. Boguś, czy ty tą linię czasu teraz tworzyłeś, czy to jest jakaś stara linia czasu? Ta linia jest, obowiązuje od 13 czerwca, omawialiśmy ją na początku, jak był start, wszyscy ją dostaliście w mailu, ja ją pokazywałem. Dzisiaj tylko przypominam, jak to wygląda. A pamiętasz nasze ostatnie spotkanie, kiedy Agnieszka powiedziała, zaproponowała, żeby wybór koordynatora przesunąć do końca sierpnia? Tak. I powiem, no to właśnie, to ona jest nieaktualna. Dwukrotnie, no to były wypowiedzi. Ja też się wypowiadałem, ale idziemy systemem decyzyjnym kolegialnym, czyli po każdych wypowiedziach podejmujemy jakąś decyzję. Jeśli nie ma... To podjęliśmy wtedy taką decyzję, większość była za tym, żeby przesunąć... A no to właśnie chciałam powiedzieć i powiedziałam, że Janusz będzie miał 48 godzin, żeby wypowiedzieć się, ale przecież Agnieszka była na tak, ja byłam na tak, ty byłeś na tak, Kasia była na tak, Dagna była na tak, dlatego bo jestem trochę zaskoczona, że nie uwzględniłeś to, co się wydarzyło na 14 posiedzeniu KKW. Pozwólcie, że ja się tutaj wtrącę do dyskusji, bo tak chyba troszeczkę nie idziemy po kolei i stąd takie zamieszanie. Pierwszy powinniśmy omówić to, co ja rozmawiałam z Bogusiem i rozmawiałam z Januszem i to miało paść jako tutaj propozycja do przegłosowania. Bo Małgosiu, to co myśmy rozmawiali ostatnio, myśmy się wypowiadali, ale nie było oficjalnie głosowania ani zatwierdzenia, że taka decyzja zapadła i czy ktoś jest przeciwny. W związku z czym no tutaj Boguś troszeczkę ma rację. Z drugiej strony rozmawialiśmy, i to była propozycja Bogusia, moim zdaniem słuszna, i z tego co wiem, to z tego co Janusz się wypowiadał również, że owszem, zrobimy głosowanie, że przedłużamy to zgłaszanie kandydatur, ale że nie ma sensu wstrzymywać tych sejmików, które już te kandydatury złożyły. No tak, oczywiście. No to przecież jesteśmy za tym, żeby tam, gdzie są wybrani koordynatorzy, żeby głosowanie nastąpiło, a pozostałe sejmiki mają czas do 31 sierpnia, żeby wybrać swoich kandydatów. A to jedno z drugim jest nie ma sprzeczności między tym. Tak, ja mówię o czym innym, Małgosiu. Tak, Małgosia, my się nie rozumiemy może teraz, słuchaj, do końca. Jeżeli zostali zgłoszeni kandydaci zgodnie z naszym regulaminem, tak, przepisami, zostali w 10, oni po prostu mają normalną procedurę. Tak. No to ty się o to zgłosiła, natomiast tam... Tak, a pozostali do 31 sierpnia. Tak, ale to jest jakby inne zagadnienie. Co rozumiem, to czyli... Tak, tak. Dwie tury będzie wyboru. My tylko omawiamy teraz plan dla tych 10, tak? Dla tych 10, dobrze. No to już nie ma tematu. Proszę. Tak jest, dokładnie tak. To jest pokaz tego, co się dzieje z tą 10. Tak, tą 10. Tą 10, się rozumiem. Natomiast... Precyzja jest istotna, jest bardzo istotna. I tak. Tu wychodzą właśnie. No ja myślałem, że tu jest takie zrozumienie, może nie dopowiedziałem do końca wszystkiego, ale o to chodzi. Rozumiemy się, tak. Tak. Tą linię czasu, ona jest na stronie, ona ma swój ciąg dalszy. Jutro uruchomione będzie głosowanie w 10 sejmikach dla tych osób, które złożyły kandydaturę, tak? Natomiast w tym momencie, jak zostaje uruchomione głosowanie, i to jest moja prośba do Was, żebyśmy dzisiaj podjęli decyzję, to ankieta jest czysta, bo kandydaci biorą udział w głosowaniu, czyli już nie czekają na poparcie i tak dalej. Ta ankieta już jest czysta.
W związku z tym proponowałbym, żebyśmy tą ankietę od jutra uruchomili tak, jak jest linia czasu teraz zrobiona, tylko zmienią się daty tutaj u góry, czyli 30 dni na zgłaszanie kandydatów, 15 dni na głosowanie i pozostałe te czynności. Jeśli się zgłosi 5, 6, 7, 8 sejmików, to po tym czasie dla tej grupy, która się zgłosi, robimy taką samą procedurę, jak robimy obecnie. Tak, nie, żeby nie czekali. No, bo mamy tutaj dwa sposoby myślenia na to, znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Czy w momencie, kiedy już jest szansa na wybranie koordynatora, przynajmniej to minimum, czy my w tym czasie dalej pomagamy sejmikowi, tym 10 na ziotym mówimy, i pozwalamy na pozostałe funkcje, bo to o to chodzi, tak? Na pozostałe funkcje zgłaszać kandydatów. Czy też zostawiamy ten proces w ten sposób, że no, jest to minimum. Jak kandydat zostanie koordynatorem, to on już jakby może u siebie sam zaaranżuje dalsze wybory, dalsze uzupełnienia. Ja rozumiem, że proponujemy tym, co teraz Boguś mówi, że my jeszcze im pomagamy w ten sposób, jako centrala w gruncie rzeczy, bo tak jest, żeby oni dobrali do końca na te funkcje. I pytanie, jak długo będziemy ten proces jeszcze przedłużać, gdyby w tym przypadku teraz tego przedłużenia na pozostałe funkcje, to musi być bardzo mocno napisane na tej ankiecie, to na pozostałe funkcje, żeby ktoś nie zgłaszał ponownie na przewodniczącego, znaczy na koordynatora, bo się może zdarzyć to zamieszanie. Ta ankieta musi być taka precyzyjna. I musimy zadać sobie pytanie takie trochę wyprzedzające, do kiedy my w ogóle będziemy ten proces, jak to się mówi, prowadzić, jeżeli nawet będzie w sejmiku jedna, a może dwie osoby w Radzie, tak? Czy my nadal będziemy ich wyręczać, czy też sejmik sobie jest już w stanie, po prostu muszę kogoś potwierdzić, tak? Jest w stanie, a to Bogu wypadł, tak? Nie, dlaczego to jeszcze raz? Czy rozumiemy się? Czy rozumiecie teraz moje pytanie? Ono jest takie trochę wyprzedzające. Ono nie blokuje teraz, co rozmawiamy, ale stawia pytanie, czy do kiedy my będziemy to robić, kiedy będzie koordynator sejmiku, czy dalej będziemy go wyręczać w tym procesie, czy też zdamy się już na lokalną siłę wykonawczą? Pytanie. Wiesz co, ja bym to pytanie odpowiedziała tylko w połowie, częściowo je zostawię otwarte. Ja byłabym za tym, żebyśmy jednak pomagali z racji tego, że bardziej do szerszego ogółu dociera, niż na przykład miałby taką możliwość koordynator. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zostawiałabym otwarto tyle, o ile zobaczymy, jak dalej będą wyglądały to zgłaszanie się kandydatów i dalsze przebiegi tutaj w sejmikach. No więc w tym momencie przedłużyliśmy do 30. I na razie bym zostawiła właśnie tak, że owszem, że na te funkcje, które jeszcze nie są obsadzone, że pomagamy, a co później, to po prostu zostawiłabym w dalszym biegu. Tak, do decyzji rozumiem. Proszę. Ja też bym dała szansę koordynatorom, żeby oni próbowali w swoim środowisku przede wszystkim zorganizować spotkanie i może we własnym zakresie udaje mu się dobrać zastępcę skarbnika. No, chciałabym, żeby też ludzie, którzy pretendują bycia koordynatorem, stali się także odpowiedzialni za swoją społeczność i w ramach własnych możliwości próbowali to zorganizować. Jeżeli się okaże, że no, potrzebują pomocy, to tak, ale no, dajemy im szansę, żeby sami tą społeczność tworzyli. I zajęłabym się tymi sejmikami, które są jakby na dzień dzisiejszy nieaktywne. Witamy tu Jarka. Tak, znaczy jedno drugiemu nie przeczy, bo jeżeli teraz uruchamiamy tą procedurę, że pomagamy jeszcze sejmikom w dobraniu pozostałych funkcji, włączanie się koordynatora, który będzie wybrany, kiedy ostatecznie ten koordynator będzie teoretycznie wybrany, Boguś, w tym na tej linii czasu, do kiedy? 5 sierpień. Do 5 sierpnia, do kiedy są przedłużone są wybory na te inne funkcje w tych sejmikach? Teraz są wybierani wszyscy kandydaci do 5 sierpnia. Obwieszczenie OKW. W porządku, ale my mówimy o tych wyborach, które uzupełniają jeszcze przecież. Tak. Wtedy ja tylko przypomnę, że ta linia czasu, czyli szablon terminowy, ilość dni na poszczególne tematy, my przedłużaliśmy ze względu na to,
że były nawet wątpliwości, czy będą kandydaci, czy trzeba tutaj jakoś wspomagać ich tym terminem, tak? Była harmonia, przygotowania i tak dalej. Ten termin oczywiście, na przykład zgłaszanie kandydatów może być krótszy, może mieć 20 dni, tak? Głosowanie, jeżeli są kandydaci, też może być krótsze, nie 15, a może trwać 10 dni. To jest nasza decyzja tutaj, jak my do tego podejdziemy. Natomiast ja tylko przypomnę jedną rzecz, że to akurat będzie dotyczyło większości tych sejmików. W projekcie numer 3 Rada Wykonawcza Sejmiku jest rozpisana jako trzyosobowa i tam, gdzie jest wybór do tej rady, jest napisane, że wybor może pełnić jedna osoba tymczasowo, jeśli jest, nie dłużej jak 3 miesiące, ale od razu trwają wybory uzupełniające. Czyli i przypominam, że to, że robimy to głosowanie, odbywa się na podstawie przepisu statutowego, gdzie mamy obowiązek, czyli jeżeli koordynator nas poprosi, żebyśmy lub sami będziemy czuli taki obowiązek, to powinniśmy prowadzić wybory uzupełniające przez e-parlament, czyli tak, przez naszą stronę, tak? To jest taki... Czekaj, ktoś wypadł? Bogusz wypadł? Bogusz wypadł, tak? Ale to wypadł... Wypadł Bogusz. Tak, tak, to się sam gdzieś musiał, nie wiem, czy zerwać. Tak czy inaczej, słuchajcie, czekam, aż się włączy tutaj. Tak czy inaczej, my tutaj pracujemy jakby w obu kierunkach, to znaczy, jeżeli by się, dlatego pytałem, jeżeli by koordynator został w tym sejmiku jednym z 10 wybrany, jeszcze za czym zakończył się ten nabór na kandydatów w tym, wiesz, w tym sejmiku, który my teraz, rozumiem, rozpisaliśmy, przedłużyliśmy termin, tak? No to wtedy on się może włączyć, to prawda? Tylko nie dopytałem o tą konkretną datę, do kiedy przedłużyliśmy. Czyli jak to będzie technicznie wyglądało? Dalej będzie ankieta czynna dla tych 10 sejmików. Tak. Z tym, że dane te stanowiska, które zostaną już obsadzone, będą jakby nieaktualne, tylko te pozostałe. Tylko trzeba, tak? trzeba koniecznie na tej ankiecie napisać, jakie stanowiska są do obsadzenia, żeby ludzie nie zgłaszali ponownie po prostu kogoś na koordynatora, bo w tej naszej takiej jeszcze małej tożsamości sejmikowo-parlamentarnej ludzie czasami nie wiedzą, jakby w jakim świecie są i potrzebują konkretnej podpowiedzi. Dlatego mówię o tej ankiecie, która teraz będzie udostępniona jako, nazwijmy to, wybory przedłużone, tak, na te inne stanowiska jeszcze raz, to w tym momencie trzeba napisać wyraźnie, jakie to stanowiska. Rozumiem, a czy bierzemy pod uwagę prezentację koordynatorów? Może to być, nie wiem, tak było, nie wiem, czy te nagrania to jest dobry pomysł, bo ludzie się męczą robiąc nagrania, ale może jakiś opis, co robił? No, myślę, że jeżeli teraz rozpoczyna się kampania, w zasadzie taka już wyborcza, nawet jest jeden kandydat, to jest kampania, tak? To aż się prosi, żeby poszczególne osoby jednak zaprezentowały się, przynajmniej nagrały krótki materiał i opublikować go trzeba koniecznie na Wolnych Ludziach, na tym dziale sejmiki. Czyli ta sama formuła, tak? Jakieś krótkie nagranie, prezentacja własnej osoby. Szczerze mówiąc, powiem ci tak, że ja to nie za bardzo widzę, powiem z doświadczenia, bo nagrywałam taki filmik i rozmawiałam też z Małgosią, Małgosia. No, ja też się męczyłam. Ludzie też się bardzo męczą, nie wiedzą, są skrępowani, nie mają doświadczenia bycia przed kamerą i nie za bardzo wiedzą, co mają mówić od siebie. I bardzo sztucznie to wszystko wychodzi, zupełnie nienaturalnie i bardzo, tak powiem, no, w negatywnym świetle zwykle sami siebie kandydaci stawiają. Może nie wszyscy, bo niektórzy już mieli, ale osoby, które naprawdę też potrafią bardzo sensownie mówić i mają coś do powiedzenia, w nagraniach no, wypadło kiepsko. To trzeba w takim razie, jeszcze były czasy, kiedy NTV robiło takie kampanie, to po prostu najnormalniej... Takie debaty a przynajmniej takie autoprezentacje, że witaj, jak się masz na imię, skąd pochodzisz, co robisz, aha, dobra, to powiedz parę zdań o sobie i tak dalej. Takie mobilizujące po prostu do rozmowy, takie krótkie rozmowy. Tylko też nie chcielibyśmy ciebie jakby obciążać. Znaczy, jeżeli ja teraz, ja u mnie pogrzeb jest w piątek, jeszcze tam wiadomo, po pogrzebie tam może ktoś zostaje z rodziny, więc tak dopiero poniedzieli
mam zacząć normalnie funkcjonować. Tam studio też już było składane przez Kruka, więc w zasadzie po niedzieli mógłbym pomóc w takiej prostej czynności, już oczywiście zrobić to tak pod szyldem samego tego jakby już parlamentu, prawda? Żeby stworzyć ludziom taką możliwość. To jest, a może dać dowolność, może niektórzy dobrze się czują w takich nagraniach, no, też nie wiemy. Tak, to trzeba stworzyć dowolność. Z jednej strony dać, prawda, ludziom, a jak ci, którzy jakoś mają kłopot, żeby zaproponować, to jest koniec końców, ile? 10 osób tam liczyliście, ile tych osób jest razem, to mogły wszystko, ja nie wiem, czemu się zadzwonił, bo nieco przestało, że on tak na dłużej wypadł, zaraz sprawdzimy. Kto tam ma kontakt z Bogusiem teraz? Agnieszka? Czekaj. No zadzwonię do niego, zobaczymy. Co się stało, bo ja też dzwonię do niego, ale nie wiem, czy to ten zagraniczny, to zadzwonię do niego, to masz taki podręczny, a tu mam jeszcze OK 514, też dzwonię do niego, co się stało, bo tu nie wyświetla mi się, że chce wrócić. Najpierw zrobimy to ze starym, na uśmiech mówiąc. Teraz może trzeba się zastanowić, w jaki sposób ożywić... Bogu, co się stało, że wypadłeś? Aha, przepraszam Boguś, ja ty mam zawsze pomyłka, bo do jeszcze innego Bogusia. Przepraszam cię Boguś, innym razem cię zadzwonię. Przepraszam, a ja tu mam Bogusia podobnego i też nazwiskiem. Tak się czasami... Popularne imię. To Agnieszka dzwoni, tak? Do naszego kolegi. Proszę, bo my teraz kontynuujemy tą rozmowę, żeby domknąć po tym, jak wróci, tak? Tak, chodzi mi o to, w jaki sposób teraz uaktywnić pozostałe sejmiki. Jeszcze to będziemy mieli zaraz, tak, to będziemy mieli zaraz, jak to skończymy, to zaraz otworzymy rozdział pod tytułem sejmiki, które nikogo nie zgłosiły. Wiadomo, że rozpoczynamy jakby procedurę, ją przedłużamy, tak? Jakby jest to samo, co było, jakby start jeszcze raz start zero, tak? Start. I jakby od nowa jakby jest ten proces powtórzony. Ten sam schemat, wydaje mi się, co był stosowany, no aż do skutku. W tych 40 tam sejmikach, tak, które zostały. 30, tak? 30. Tak, na oko, tak, no. I to jest jakby to wszystko, co można zrobić w tych sprawach. I ten proces będzie się tak troszeczkę według mnie toczył przez nie tylko wakacje. Może troszeczkę się przedłużyć przez jeszcze wrzesień. Jeżeli kampania wyborcza, o której wiemy, że mamy wziąć udział, ale bo jest w statucie, prawda, ale nie wiemy jeszcze w jaki sposób i to trzeba w referendum przeprowadzić, o ile ta kampania wyborcza, gdybyśmy brali w niej udział, nie przysporzyłaby nam troszkę więcej aktywności w sejmikach, prawda? Bo to... A czy na przykład nie możemy też, jeżeli już mówimy o przedłużeniu tego terminu, mówiliśmy o 31 sierpniu, może jednak przedłużyć go ewentualnie nawet do 15 września, gdyby się okazało, bo to jest jednak okres urlopowy, wakacyjny, ludzie wyjeżdżają, dlatego też to zainteresowanie jest mniejsze. Zawsze większa aktywność jest we wrześniu, kiedy ludzie już naprawdę idą do pracy, dzieci do szkół. Wtedy można się zainteresować tym, co się dzieje w danej społeczności. Czy ewentualnie wchodziłoby to w rachubę, żebyśmy przedłużyli, jeżeli by no, była taka sytuacja nagląca do 15 września? No jest to konkretna propozycja. Rzeczywiście sierpień jest miesiącem wiadomo jakim. Lipiec też niedługo się zacznie kończyć. No ja osobiście uważam, że my nie mamy tam jakichś rzeczy regulaminowych. Ja tu w ogóle najbardziej to wszystko przeczytam i pamiętam w tej chwili. To, czy możemy sprawdzić potem oczywiście, to jak najbardziej uważam, że trzeba dać trochę więcej czasu temu procesowi, bo może być tak, że proces wyborów do Sejmu i Senatu nam troszeczkę pomoże, w zależności od tego, jak my się zachowamy teraz jako parlament. Jeżeli nie ma, nie wiem, co się stało. Czy jest Agnieszka, jesteś? Agnieszka, bo Boguś referował. Tak, jestem, ale chyba rozmawia przez telefon Boguś, bo ma zajęty, wiesz? Aha. A słuchaj Janusz, ja mam pytanie właśnie odnośnie wyborów do koordynatorów. Czy ty planujesz w sierpniu organizować jakiekolwiek spotkania?
Znaczy, wiesz co, ja uważam, że jeżeli chodzi o spotkania, dużo na pewno nie będzie okres wakacyjny, jeżeli chodzi o spotkania, to one powinny być skorelowane tak czy inaczej z kampanią wyborczą. I teraz, ponieważ my nie mamy na tyle siły, wiesz, i możliwości, żeby tak jeździć raz w tej sprawie, raz w drugiej. I dlatego, jeżeli my w najbliższych tygodniach, a liczę na to, że ogłoszą kalendarz wyborczy, dopiero wtedy będzie to miało jakiś większy sens z naszej strony, w referendum zdecydujemy, w jaki sposób mamy się zachować, to ja uważam, że nasz objazd po Polsce wtedy, również za granicą trzeba by się znaleźć tu i gdzie mamy Polonię, to po prostu powinien przewidywać to, że jak będziemy jeździć, to tylko w sprawie kampanii wyborczej, na przykład do Senatu temat, tylko przy okazji z urzędu załatwiać sprawy sejmików i wyborów sejmikowych. I wtedy rzeczywiście... Czyli chcesz połączyć to, tak? Tak, bo to jest logistyczne i finansowo. I więc uważam, że jak chcesz to połączyć, to rzeczywiście trzeba przedłużyć na do końca września nawet wybór tych koordynatorów. To też jest to jeszcze dalej ta propozycja, też uważam ciekawa, bo Agnieszka, masz rację, my musimy patrzeć na realia, one są jakie są. Napędza teraz wszystko w przestrzeni publicznej i również tej niezależnej, wszystko, co się wiąże z kampanią wyborczą. Jeżeli nie będziemy się o to ocierać, to jakby nas nie było, to nasze wizyty będą w gruncie puste. Sami wiecie, że jest kilka komitetów wyborczych i one będą wszystkie gdzieś tam, mówię o tych wyborczych pozasystemowych. One będą wtedy właśnie jeździć, będą wtedy zbierać podpisy, będzie taki ruch. I jeżeli my się nie wpiszemy mądrze w ten proces, i to ja też chcę omówić jeszcze tak w kilku punktach, dosłownie w następnym punkcie, bo teraz, kiedy nie ma Bogusia, to proponuję, żeby nie tracić czasu tak. Jeżeli zostawmy tak, jeżeli Boguś zaproponował tą linię czasową, jeśli chodzi o same formalne wybory do tych funkcji, które są zgłoszone, to sprawa jest dość prosta. Czy ktoś, widzieliście przed chwileczką tę całą linię czasu, czy macie jakieś do tej sprawy istotne uwagi, co Boguś do tej pory przedstawił? Nie, popieramy. No, czyli popieramy, moglibyśmy powiedzieć, że jakby z marszu idąc tą procedurą, bo właściwie Boguś wziął i mechanicznie i słusznie zaczął realizować decyzje dawno temu podjęte i te terminy dawno temu jakby zapisane, tak? I on teraz tylko je tutaj jakby przypomina i mówi, słuchajcie, z tego wynika tak i tak i pan czynnością jest, więc proponuję już trochę tak zaocznie poprzeć tutaj to, co Boguś przedstawił, jeśli chodzi o wybory personalne w tych 10 sejmikach. I na ten moment zamknąć ten punkt programu do realizacji, potem będziemy z nim mieć kontakt. Natomiast punkt pod tytułem, są sejmiki, które w ogóle nie zaproponowały nikogo i teraz mamy dwie propozycje, właśnie trzy. Pierwsza, ten 31 sierpnia, druga tutaj Małgosia wspomniała, może 15 września, Agnieszka może wspomniała, a może do końca września, tak? I to się otworzyła bardzo ciekawa rozmowa na ten temat, bardzo ważna. Słuchajcie. Ja myślę, że jedna i druga propozycja nie wykluczają się, bo skoro bierzemy pod uwagę tutaj objazd po Polsce i związany z kampanią wyborczą, to też dajmy szansę tym, którzy się ewentualnie zgłoszą wcześniej. Skoro robimy to w turach, to możemy poczekać do końca sierpnia i ewentualnie te kandydatury, które się zgłoszą, już podać pod głosowanie i zostawić, jeśli będzie taka konieczność, jeszcze zgłaszanie kandydatur do końca września. Wtedy połączymy jedno i właściwie w dwóch kierunkach. Ci, którzy zostaną już wybrani, będą mieli możliwość już zacząć działać i się jakoś wykazać i równocześnie też wspomóc nas w trakcie tych objazdów, bo czy zwrócić się do społeczności, żeby było więcej tych ludzi na tych spotkaniach i tak dalej, rozpropagować to, a te, które jeszcze chyba nie będą miały zgłoszonych kandydatur, dotrzeć do tych ludzi i na tyle zmotywować, żeby ktoś po prostu wziął i zdecydował się kandydować. No i owszem, z tym, że wiesz, tutaj ten mówienie o wrześniu, ja się zgadzam, Kasiu, to jest też dobre myślenie, ale ja bym tutaj, może Małgosia by tutaj nas trochę pogodziła i ten 15 września, bo to by, chodzi o też, pamiętajcie, my zamykamy, my musimy tutaj, widzicie, to spotkanie, decyzje, kolejne rozpiski, kolejne uruchamianie głosowań personalnych, potem następna faza. Będziemy mieli dosyć spory taki galimatias z tymi wszystkimi fazami. Tu w 10 będziemy mieli wybranych koordynatorów. Wybory uzupełniające w tych 10 też przecież uruchamiamy.
akcie, to jest kolejna jakaś inna procedura. Następnie uruchomimy teraz tą drugą procedurę, od zera startujemy. Potem jak skończymy 1 września, no to następną trzeba uruchomić, a tą zamykać i podliczać. I będziemy mieli w ruchu kilka dosłownie procedur realizowanych równolegle. To też nie jest dobrze na nasze skromne tutaj siły i ogólnie świadomość, więc może przedyskutujmy wersję taką, bo wcześniej rzeczywiście jest zapędzający. Jeżeli mamy mieć taki trochę pusty ten sierpień i sztuka dla sztuki trochę, to dajmy troszkę tym 15 dniom września popracować. Natomiast potem rzeczywiście, jakby się okazało, że dalej mamy braki, no to odpalamy trzecią fazę i od 15 września, patrząc już wtedy pod kątem, nie wiem, 15 października jest za miesiąc, będą prawdopodobnie wybory, więc one i tak domkną jakąś taką ogólną grzawę wokół tego wszystkiego. I wtedy możemy domknąć jeszcze tą ostatnią turę, licząc, że się zamknie ta ostatnia tura sejmikowa, nazwijmy sejmikową. I wtedy mielibyśmy do 15 września tą turę, taką troszkę, według mnie, trochę wolniejszą. I potem takie turbo od 15 września do 15 października, zakładając, że wtedy będą wybory. Ale circa about i tak będziemy wokół wyborów. Żebyśmy nie mnożyli tych etapów, bo sami widzicie, co się robi. Czyli widzicie, co się robi? No dobrze, robi się po prostu tak, dużo dobrze, pracy, oświadczeń, pracy, później tak, to jest tak, ciąg dalszy, oświadczenie OKW, to też grupa osób musi to przygotować, musi napisać, sprawdzanie, jakieś niedorównanie, wątpliwe sytuacje, rozstrzyganie sporów, jakieś tam, utopimy się w formalizmach i w procedurach, po prostu jeszcze nie daj Bóg, ktoś będzie chciał nam tutaj to wykorzystać i będzie nas zajeżdżał, że mamy 4 głosowania równolegle prowadzone. A wiemy o tym, że dwutorowo jakby działamy, bo też realizować będziemy tą złotą setkę. Tak, i sparsane, to nas czeka w ogóle jeszcze poważne referendum w sprawie w ogóle złotej setki. Tak. Też innej opcji, no bo to jest tylko na razie opcja. Tak, oczywiście, bo ja też właśnie myślałam o tym, że wy chyba też również, że to powinno być jeszcze referendum przeprowadzone w tym starcie. Tak, wydaje mi się, że nie możemy w tak poważnych sprawach podejmować decyzji jako KKW, że my na przykład sobie robimy złotą setkę do Senatu jako umownie, bo to się wiadomo, nie? I co robimy? Musimy mieć mandat, tym bardziej, że tam są takie bardzo ciekawe rzeczy do rozegrania i bardzo ciekawe jakby sytuacje się pojawią, bo nie w każdym okręgu wyborczym, jeśli chodzi o 40 okręgów wyborczych do Senatu, uważam, będziemy w stanie w ogóle wystawić kandydatów, więc musimy być przygotowani na opcje. Więc słuchajcie, żeby nie przegadać, jest propozycja 15 września, żeby tą drugą, czyli przedłużyć do 15 września i potem turbodoładowanie, to tak Agnieszka do ciebie, wtedy turbodoładowanie Agnieszka od 15 września do powiedzmy do dnia wyboru, wiesz. Halo? Ja jestem za tym, jestem za tym, czy tak to zostało? Tak, Kasia? Tak, jestem za. Dobra, pozostali członkowie tutaj. Po tym jak dojdzie jeszcze mamy Magdagna. Tak, też jestem za. Agnieszka. Agnieszka nawet nie słyszy. Ja też jestem za tym. Bogusław. O, Bogusław się tu zgłosił zaraz. Przyjmij, dobra. Tak musimy teraz w ogóle powiedzieć, że to w zasadzie, żeby to tylko szybko zamknąć, bo musimy jeszcze przegadać do końca ten 15 września, jeszcze klepniemy, jeszcze głosie Bogusia, policzymy. Boguś jest w procesie dołączania. Mamy tam jeszcze dużo rzeczy, szczególnie te wybory, to jest jeszcze, no, to jeszcze tam już legł, tam miał jakieś zgłoszenie, to też trzeba omówić. Nie wiem, czy jesteś, czy dołączył Boguś? Dobra, słuchajcie. Tak, to, bo dołączył. Dobra. Boguś? Tak, już jestem. Przepraszam, że taką miałem awarię. Tu nie wiem, Tutaj, czy... Wiesz co, bo żebyśmy nie traciliśmy czasu, więc tak, myśmy zaakceptowali tą linię czasu, tych 10 sejmików. Tu jakby nie musimy tego dalej rozwijać i tłumaczyć z swojej strony. Co potrzebujesz w związku z tą jakby no, akceptacją tej linii czasu co do 10, to teraz na szybko jeszcze powiedz, bo myśmy przeszli do tego drugiego punktu, a mianowicie te kolejne wybory od nowa i oczywiście uzupełniające. Zaraz do tego wrócimy. Tak. Tylko zamknijmy to, coś mi tą linię czasu, żeby zamknąć formalnie. Przepraszam, że mnie przerwało. Nad Elbągiem przechodzi burza. Gdzieś walnęło i wszystko znikło. Nie wiem, co się wydarzyło, ale się zalogowałem od początku. Więc tak, ja potrzebuję tylko 2 dni. Żebym mógł jutro sprawdzić, czy to głosowanie, jak zostało uruchomione,
czy funkcjonuje, i uzgodnić z adminem nową linię czasu, bo ankieta i linia czasu będzie identyczna terminowo, tylko zmienią się daty same. Teraz poczekaj, właśnie tutaj najważniejsze, no sprawdźcie, czy wszyscy, którzy się zgłosili, są członkami parlamentu. To mi się już tak, kiedyś zdarzyło, że ktoś się zgłosił, a nie był. I to tego musimy pilnować, bo to by nam rozwaliło całą konstrukcję podstawową. Tak. Dobrze, tylko teraz tak, to tutaj to mamy zatwierdzone, ciebie nie było, myśmy to potwierdzili. Potrzebujemy tylko jeszcze rozstrzygnięcia jednej rzeczy, mianowicie tak. Mamy równolegle do rozpoczęcia dwa procesy. Jeden proces to jest tak, uzupełniające wybory w 10 tych sejmikach, które jakby w naturalny sposób chcemy, żeby nadal trwały, bo chcemy pomagać tym sejmikom, które teraz są w procesie wprawdzie wybierania, ale jeszcze niekompletnego. Tutaj jest konsensus, zgoda, tak, trzeba im pomóc, nie zostawić. Te pytanie, do kiedy by one miały trwać, czy mówicie o miesiącu, bo myśmy teraz rozpoczęli dyskusję o tej rundzie pod tytułem mamy kolejnych tych pozostałych, przepraszam, 30 sejmików, które trzeba odnowić jakby całą procedurę i padła propozycja, jedna była tam koniec września, druga 15 września, żeby trochę przedłużyć termin zbierania kandydatów dla tych 30 sejmików. A jednocześnie to się łączy z pytaniem, czy te wybory teraz, nazwijmy uzupełniające w tych 10, nie należałoby skorelować czasowo tak samo, żeby nie mnożyć, zastanów się, nie mnożyć tych różnych dat, bo nam się te procedury różne uruchamiają, tak? Rozumiemy się. Jedna to są, nazywajmy je uzupełniające, tak? Dobra, uzupełniające w 10, a druga to jest wybory jakby powtórzone, czy nie wiem, odmawiające w 30. I pytanie, czy nie byłoby dobrze, żeby one odbywały się w tym samym trybie czasowym? Jestem za. Dobrze, żebyśmy sobie to troszkę poupraszczali, prawda, wszyscy. Te terminy, jakie zostały ustalone w czasie mojej nieobecności? Tu chodziło o to, żeby przedłużyć termin tych 30 sejmików do 15 września. Tutaj obie dziewczyny, bo i Agnieszka, i Małgosia, no tutaj mówiły, że to jest teraz trochę okres marca, a wrzesień to jest już szkoła i troszkę to bardziej żyje. Potem kampania wyborcza, żeby dać więcej czasu jednak na zbieranie tych kandydatów, więc padła data, tak większość się opowiedziała, za 15 września, a potem dopiero będzie ostatnia runda, może niekonieczna, wiesz, gdyby się okazało, że 30 sejmików nadal nie zebrało, prawda, że nie wszystkie z 30 sejmików nie zebrały tych kandydatów, to wtedy zrobimy tą turbo doładowanie po 15 września. Czyli za dwa dni byśmy zaczęli wybory uzupełniające i nowe, tak, które wybrały kandydatury do 15 września. Tak, taka jest propozycja. I to było a głosowanie 15 dni. Aha, to tak, tak, żeby tu nie zmienić. Tak, to trzymajmy się tej 15 dni. Samo tak, głosowanie. Ja rozumiem to i oczywiście jestem za. No i pojutrze wieczorem do wszystkich wyślę informacje nowej linii czasu, bo ankieta jest znana, ona się nie zmieni. Tyle tylko, że linia czasu się będzie poprawiona, jak każdej osobie wyślę z KKW. Bardzo dobrze, dzięki. Tutaj jeszcze, zanim zamkniemy temat jeszcze sejmikami, to przed wejściem przypominałeś nam o sejmiku Chełm. Tak. Że mamy tam gdzieś go zgubione, prawda? To weź szybciuteńko to przypomnij. Tak, przypomnę, że z wszystkich sejmików jeden sejmik nie przyjął regulaminu, bo tam nikt nie brał udziału w głosowaniu. Dotyczy to sejmiku Chełm. Moje pytanie jest takie, czy KKW popiera moją propozycję, żeby uruchomić wybór w tym sejmiku nad regulaminem? Równolegle teraz, pojutrze, no po dwóch dniach z wyborami uzupełniającymi i z tymi nowymi sejmikami. Będzie to oddzielne głosowanie dla jednego sejmiku. Ale z tymi samymi datami i myślę, że jak będziemy mieli okazję robić jakąś kampanię w związku, no nazwijmy to wyborczą, to będziemy też o tym Chełmie pamiętać i gdzieś tam może gdzieś rykoszetem się do nich dostanie informacja i ktoś na regulamin klepnie. Ja jestem za. Ja też jestem za, bo bez regulaminu ciężko jest, żeby ten... Da, no to muszą przejść, tak. Czy ktoś w tej sprawie ma jakieś inne zdanie? Jestem za. Dobra. Nie widzę głosów z członków KKW sprzeciwu, to uznaję to za po prostu decyzję podjętą. Dobrze, Boguś, na ten moment to ci dziękuję, jeśli chodzi o tą bardzo obszerną i arcyważną sferę naszego istnienia. Wiem, że są jeszcze inne rzeczy, ale to
to troszeczkę w tych następnych, ponieważ duży temat dotyczy wyborów i chciałbym teraz, za czym przejdziemy tych zagadnień, które zgłosiłeś, one tu są, tu nie zginą, to przejdźmy do spraw wyborów, ponieważ one się tu zbliżają i trzeba przynajmniej zdecydować o w najbliższym czasie o tym, w jaki sposób cały e-parlament, mimo że on generalnie ma w statucie i wiadomo, że on wchodzi w wybory, to sposób wejścia w wybory no, musi być decyzją referendalną podjęty. Tutaj w międzyczasie pojawił się wniosek kolegi z OKW. Myślę, że informacyjnie możemy o tym posłuchać i sobie jakieś zdanie wyrazić. Mówię tu o Darku Legucie. Ja tam troszkę o tym słyszałem. Ja tylko powiem, że całokształt spraw związanych z wyborami powinien być ujęty w jeden pakiet referendalny i z tego dopiero może wynikać, że na przykład, nie wiem, OKW będzie prowadziło jakiś tam rodzaj korespondencji czy kontaktów z jakąś instytucją, czy KKW będzie w związku z tym, że wystawi, na przykład będzie wspierała proces Komitetu Wyborczego do Senatu przykładowo. Prawda, to będzie wykonywało tak, a nie inne, więc kurczę, wydaje mi się, że nie możemy wykonywać jakichś czynności zewnętrznych w związku z procesem wyborczym, tak po prostu wyrwany z kontekstu, że trzeba to po prostu ująć w takim pakiecie całościowym, jak najszybciej, jak najbardziej i to jeszcze pakiecie, który w mojej ocenie będzie się opierał o już ogłoszony kalendarz wyborczy i całą tą ordynację, która teraz będzie wrzucona, bo to wtedy opieramy się o konkrety, a nie domysły. To nie znaczy, że nie wysłuchamy ja z kolegi Darka z Komisji Wyborczej, tylko taka ogólna dedykacja z mojej strony, co by na to. Bogusław, proszę bardzo, otwieram tu dyskusję w związku z tym. Ja chciałem przypomnieć wszystkim, ale na pewno wy wszyscy o tym doskonale wiecie, że Ruch Wolnych Ludzi, kiedy powstawał, kiedy zakładaliśmy od samego początku, nasze cele, pierwsze, dalsze, bliskie i tak dalej. Głosiliśmy jedno bardzo ważne. Znowuż Bogusz. Albo jakieś pącza Bogusza. Bogusiu, nie słychać ciebie. Nie ma go. Ale nie, jest. Nie wiem, co się stało. Jest jeszcze na liście. Boguś, jesteś? Halo? Aż teraz? Teraz się słyszymy. Tak, ja przynajmniej cię słyszę. Bardzo niestabilne połączenie ze względu na pogodę. Tak, tak. Powtórzę więc jeszcze raz to, co powiedziałem. Ruch Wolnych Ludzi i obecny e-parlament w swoich celach na samym początku według mnie ma taki cel, który mnie powołał do tej służby wolontariackiej, mianowicie zmiana systemu politycznego na demokrację bezpośrednią. Na stronie wolniludzie.net mamy wpisane, że będziemy brali udział w wyborach do Sejmu, do Senatu i tak dalej. Więc uważam, że nie powinniśmy teraz się odwracać do tyłu, tylko propozycję, którą złożył Darek w momencie, kiedy będzie ogłoszony ten program, żebyśmy tutaj tego systemu nie naruszyli, bo mogą być jakieś konsekwencje. Tutaj Darek na pewno o tym powie. Więc jestem za tym, co Darek proponuje, żebyśmy to zaczęli po prostu ruszać. Mamy zgłoszonych bardzo dużo kandydatów. Wiem, że i antypartia ma zrobioną setkę swoją, że do tego bardzo mocno namawia Jurek Zięba. Ja słucham jego programu, biorę udział w tych audycjach na żywo. Dzisiaj troszkę porozmawialiśmy i uważam, że ten cel jest okazja zrealizować. Nie powinniśmy go, że tak powiem, odsuwać na może później i tak dalej. Dziękuję. Znaczy, ja to się odniosę tak, na złotą setkę za Senatu myśmy wymyślili chyba parę dobrych miesięcy temu, więc to jakby jest pomysł, który pierwotnie zrodził się w ogóle w parlamencie. I to jest pomysł, który na razie realizujemy w postaci referendum, sondaży, jak wiecie. To wszystko zostało dużo wcześniej jakby wymyślone i jak sami widzicie teraz, po reakcjach otoczenia, był bardzo dobry pomysł. Był bardzo dobry pomysł, skoro dzisiaj już niektórzy się odwołują do tego, że trzeba coś zrobić z Senatem. Jeszcze parę miesięcy temu, kiedy jeździłem po Polsce i o tym mówiłem, że naszym jakby polem realnym jest Senat, jako parlament, tak? Mówię o bezpośrednim wystawianiu kandydatów, czy też wiązaniu się z jakimś kontem wyborczym.
zwracam uwagę na to, że to jest bardzo ważne, że myśmy to wymyślili pierwsi bardzo dawno temu, jak na tempo życia politycznego. I jeżeli to wymyśliliśmy dawno temu, to mieliśmy przemyślenia, co będzie na takim etapie, jak jest teraz i co będzie za najbliższe kilka tygodni. Przynajmniej ja takie mam propozycje przemyślenia. Więc wyszarpywanie teraz jakby tej złotej setki do Senatu, na kogo popadnie, jak będzie, bez porządnego przygotowania następnego etapu z naszej strony, to będzie zaprzepaszczenie tej dobrej idei, która jeszcze parę miesięcy temu taka jakby oczywista, że dobra nie była. I chciałbym, żebyśmy sobie jakby to uświadomili, że naprawdę mieliśmy dobrego nosa politycznego, jak teraz widzicie. I również wydaje mi się, co do tego zamętu, jaki jest, jeśli chodzi o wybory do Sejmu, który przewidywałem już dawno temu i nie było to trudne do przewidzenia, bo jest i jeszcze coraz większy jest. I żebyśmy my jako e-parlament nie pakowali się w wybory do Sejmu, bo będziemy musieli się opowiedzieć po jednej z 5-10 grup, które mniej lub bardziej sensownie czy mniej sensownie ubiegają się o te sprawy. W związku z tym ja stawiam wniosek, że w związku z tym, że to zostało dużo wcześniej pomyślane, przemyślane i że jesteśmy na etapie takim, żeby zaproponować naszemu całemu parlamentowi kilka, dwie, trzy opcji, w jakich my chcemy wziąć udział w tych wyborach. Więc my nie możemy w tak ważnej sprawie teraz nawiązać jakiegoś kontaktu incydentalnie w imieniu parlamentu, bo komisja wyborcza, bo to, bo tamto, ponieważ my nie mamy na to żadnego porządnego placetu demokratycznego. Mamy ogólne wskazanie. Zrobiliśmy złotą setkę do sądu, nawet trochę ją przedłużamy. To jest na szczęście tylko sondaż, że to nam na wiele nie szkodzi. Potrzebujemy w najbliższym 2 tygodniach przedstawienia takiego opracowania. A przypomnijcie sobie, jak wyglądało opracowanie w sprawie złotej setki do Senatu. Też miało bardzo przemyślany tekst, prawda? Bardzo przemyślaną argumentację. Przeprowadziliśmy porządnie cały ten cały referendum, prawda, w tej sprawie regulaminów i to miało ręce i nogi. I uważam, jeżeli mamy się w tak delikatnej sprawie, jaką jest polityka i wybory, poruszać w sposób mądry i sprawny, to musimy to robić w oparciu o dobrze przemyślany plan. To jest ten plan, który wynika z tego, że to jest tu i teraz, dzisiaj. Mamy już uruchomione hasło, złota setka do Senatu już trochę chwyciło. I ten plan jeszcze dodatek rozstrzygnąć w trybie oczywiście szybkim referendum i nie poruszać się w ogóle w tych sprawach poza mandatem całego parlamentu. Dlatego ja jestem przeciwny podejmowaniu jakichkolwiek kroków bez przygotowanego planu działania na najbliższe tygodnie i miesiące. A ten plan byłoby najlepiej mieć jeszcze, jak to się mówi, precyzyjnie ogłoszony i wiarygodny wtedy, kiedy usłyszymy i tak poszło referendum, dokładnie jak wygląda kalendarz wyborczy. Kierunkowo uważam, w ciągu tygodnia, 10 dni, przynajmniej ja jestem w stanie zaproponować plan postępowania na najbliższe dosłownie tygodnie, uwzględniając, że niedługo dowiemy się o terminach wyborów, a nie na mapu CAP-u, bo tak tego się nie powinno w ogóle robić. Ja chciałabym, żeby Darek głos może zabrał, bo on tutaj wyszedł z tą propozycją, może byś nam wyjaśnił dokładnie właśnie, co ci by motywowało do tego, żeby taki mandat jakby mieć do tego, żeby pisać do PKW. Ale masz wyłączony... Włącz sobie, Darek. Włącz mikrofon, wiesz? Masz wyłączony mikrofon. Darku, dalej, o teraz. Już jestem, tak. Tak. No to jeżeli chodzi o tą inicjatywę, to dość prosta sprawa, ponieważ jako e-parlament no moglibyśmy się komunikować z Państwową Komisją Wyborczą, chociażby po to, by dostać interpretację naszego, no, na zapytanie, jak utworzyć komitet, prawda, w takiej naszej sytuacji. Wpisów jest mnóstwo. Ale nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby jako organizacja społeczna złożyć zapytanie pomimo tego, że jeszcze nie są ogłoszone wybory. To w niczym nie przeszkadza, a tym bardziej taka informacja, jeżeli by przyszła w zdrowym czasie, mogłaby nam pomóc układać plan. Tutaj no, powiem tak, no, nie chcę być, ja chcę być dobrze zrozumiany i to nie była żadna forma samowoli, tylko jak gdyby otworzenie drogi po to, żeby działać, tak, to, żeby tak to uściślić. Wiadomo, że była harmonia kosmosu i inne rzeczy ważne, ale czułem, po prostu ja czuję nadal, że
powinniśmy już się tym tematem zająć, jeżeli rzeczywiście ta złota setka do Senatu ma nam przynieść jakieś owoce, tak? Bo tak to rozumiemy. I tu chodziło o to, żeby sprawdzić wszystkie bieżące jak gdyby akty prawne, które kierowałyby nas jako e-parlament do utworzenia komitetu wyborczego wyborców. A ponieważ znając życie, to wiem doskonale, że czasami ktoś tam coś powie, słuchaj, no lepiej jest zrobić najpierw tak, a potem tak, bo jak zrobisz tak, to potem ci odpowiemy nie i będziesz musiał jeszcze raz składać pismo na tak. Także nawet forma zadzwonienia do Państwowej Komisji Wyborczej, porozmawiania, zresztą Janusz, pamiętam, że dzwoniliśmy z samochodu kiedyś, to oni tam jeszcze nic nawet nie wiedzieli, nie byli w stanie powiedzieć. Także to jak to informacyjnie, nie chodziło tutaj o to... Informacyjnie to nie ma problemu. Ja bym chciała tutaj się może o taką sprawę poruszyć. Ja uważam, że z racji jakby tak... Działam blisko prawa, tak, bo też pracuję na ustawach. Wydaje mi się, że do tego powinniśmy się jakby odnieść przede wszystkim, bo jeżeli będziemy coś robić zgodnie z ustawą, nikt nam nie ma prawa zakwestionować, a w ustawach jest wszystko. Ja tak wyszukałam sobie niedawno wybory do Senatu, wyświetlił mi się kodeks wyborczy i tam jest ustawa i tam wszystko pisze. I na przykład było zapytanie Bogusia, czy... Startując do Senatu mamy jakiś czas antenowy. Mamy czas antenowy. Jest to dokładnie opisane. Jeżeli w 20, ponad 20 okręgach wybierzemy kandydatów do senatorów, mamy prawo do czasu ogólnopolskiego. Jeżeli nie wybierzemy powyżej 21, to mamy czas do czasu regionalnego. Ale czas mamy antenowy i również radiowy. Jest tam dokładnie podana pula godzinowa, ile godzin czasu w telewizji polskiej, ile czasu radiowego, jeśli chodzi o czas ogólnopolski, ile w telewizji regionalnej i tak samo radio. To wszystko jest w kodeksie wyborczym w dziale wybory do Senatu. Dlatego ja naprawdę rozmawiam tak samo z urzędami skarbowymi i z różnymi urzędnikami. Często urzędnicy nie są doinformowani. My się musimy opierać na ustawach, bo to jest najważniejszy element naszego działania. Jeżeli będziemy zgodnie z ustawą obowiązującą, nikt nam nie zakwestionuje naszych działań. I od tego bym zaczęła. A ja mam takie pytanie do ciebie, Darku, bo zrobiłeś takie nagranie, żeby zrobić komitet wyborczy, dawać ludzi z e-parlamentu do komisji obwodowych wyborczych, tak, i coś wspomniała właśnie o PKW, ale jak ta twoja propozycja ma się do pisania do PKW? Znaczy Małgosiu, Kasiu, chodziło mi o to, żeby uzyskać informacje związane z rejestracją komitetu, potencjalną rejestracją komitetu. Ja nie wchodziłem i na początek bym nie wchodził w żadne dalsze tematy, tak jak Małgosia mówi, wiadomo, że ustawy trzeba poczytać. Poza tym, no zobaczyć, co tam w tym kodeksie się zmieniło od ostatnich wyborów, bo były jakieś inne nowelizacje, ja wszystkiego nie wiem. Ale dokładnie chodziło mi o procedurę zgłaszania komitetu wyborczego wyborców, bo cokolwiek byśmy chcieli robić, czy na etapie tylko pozostać zgłaszania ludzi do komisji obwodowych, czy właśnie tworzę umożliwienia, bo ja to tak rozumiem, umożliwienia ludziom chętnym ze złotej setki, wyłonionym w złotej setce, umożliwienia im wystartowania, jak gdyby stanięcia w trancji z naszego komitetu, czyli oni już by nie musieli jako jedyny człowiek tworzyć sobie komitetu, tworzyliby tylko sobie sztaby wyborcze, swoje lokalnie, tak? Bo oni to by musieli dalej już lokalnie działać. My jako e-parlament, tak jak dajemy system do głosowania, tak dalibyśmy możliwość startowania z naszego poziomu dla naszych ludzi, ale no nie możemy za wszystkich wszystkiego zrobić, czyli jedyne to byśmy musieli się przygotować właśnie merytorycznie, żeby mieć wszelkie ścieżki. Ja tak jak powtarzam, Małgosiu, ustawy są ustawami, ale są jeszcze ustawki. Także są takie tak zwane tryby postępowania i tutaj, tak jak ci mówię, czasami no wiem, jak to jest w gminie. Są uchwały, ale są też i sposoby na uchwały. Także są sztuki, wiesz, urzędników. Jak ciebie rozpracować, żebyś ty jak najtrudniej szedł, jak najdłuższą drogę dostał? A nie obawiałbyś się, Darku, że właśnie no, Państwowa Komisja Wyborcza no,
To jest jednak jakiś organ rządowy, tak? My działamy tutaj antysystemowo, oddolnie. No też jesteśmy jakby niewygodnym dla rządzących taką grupą, która próbuje zmienić ustrój, powiedzmy. I czy ja na przykład bym się tak nie opierała za bardzo na pismach ze sfery rządowej. Raczej próbowałabym oczywiście na bazie obowiązującego prawa, to jest nie do podważenia, po prostu oczywiście patrzeć, jakie są aktualne druki, bo wiemy, że jedna Polska właśnie na tym poległa, że komitet wyborczy wyborców był na nieaktualnych drukach złożonych, więc już mamy informację, muszą być druki aktualne i mądrzejsi o tą wiedzę tworzymy wtedy komitet wyborczy wyborców. No, stawiałabym tu jednak na dużą samodzielność i pracę z ustawami. Ja osobiście. Pozwólcie, że ja jeszcze zabiorę głos. Darku, po twojej wypowiedzi i oglądnięciu tego filmiku, chociaż sam pomysł tego, propozycja z tego filmiku mi się podoba, powiem ci szczerze, jestem tym bardziej, jak wiesz, wcześniej mówiłam, że jestem przeciwna temu. Zaraz ci powiem dlaczego, bo ja się tutaj zgadzam z wypowiedzią wcześniejszą Małgosi. Większość tych rzeczy jest dostępnych i powiem ci tak, zapytanie się o rzeczy, które są powszechnie dostępne i oczywiste, byle sprawie postawiało w takiej sytuacji trochę stowarzyszenia niepoważnego, że o tak oczywiste i banalne rzeczy pytamy. Druga rzecz, to co twoja propozycja, to jest zupełnie mieszanie tematów, bo co innego tworzenie komitetów wyborczych do tego, żeby startować, żeby startował w wyborach, i do tego jest Państwowa Komisja Wyborcza. Natomiast jeśli chodzi o bycie w Komisji Obwodowej Wyborczej jako członek Komisji Obwodowej lub jako obserwator, to Państwowa Komisja Wyborcza nie ma z tym nic wspólnego. To jest na poziomie gmin. No i Darek znikł, więc... Natomiast jeszcze bym się odniosła jeszcze do jednej rzeczy i mam nadzieję, że Darek tych nie odsłucha. Ja owszem jestem za tym, żebyśmy kandydowali tutaj w radach i w gminach. Natomiast nie byłabym za tym, żeby każdy, kto chce startować, startował pod naszą tak nazwaną egidą, bo to też może być na zasadzie takiej, no chcę się gdzieś wybić, nie mam siły, nie mam poparcia, a pójdę do nich, bo oni wszystkich przyjmą. I niekoniecznie ich poglądy tej osoby, wartości są zgodne z naszymi. Więc tutaj też byłabym ostrożna, dlatego tym bardziej jestem przeciwna temu pomysłowi. Słuchajcie, ja może... proszę bardzo, Darek. Kasiu, to jest tak, no nie mieszajmy pojęć. Jeżeli chodzi o obsadzanie ludzi w komisjach obwodowych, jest to reperkusja stworzenia komitetu wyborczego i jak gdyby, tak jak powiedziałem, Państwowa Komisja Wyborcza ma kompendium informacji na temat tworzenia komitetów wyborczych. Wszelkie niuanse i tak dalej, rozpracowane tematy, problemy na pewno znają. Jeżeli i tak antypartia tworzy komitety, a propos Małgosiu, twojego pytania, bardziej walczący ludzie tworzą komitety i tak dalej i zgłaszają się, no to niż my. Także ja myślę, że tutaj nie ma tego typu obawy, że nie wiem, coś nam grozi z tego tytułu, że my się zapytamy o wykładnię prawną tworzenia komitetu wyborczego, chociażby po to, żeby mieć wiadomo było, jakie druki, jak one są zakwalifikowane, żeby nie było takiego błędu i poślizgu, bo czas to pieniądz, potem no i jak gdyby, no i nasze zaangażowanie. Czyli podsumowując, tworzenie komitetu wyborczego wyborców e-parlament Ruchu Wolnych Ludzi to podstawa dalszego działania do wszystkiego dalej. I z tego poziomu można obstawiać ludzi w komisjach wyborczych, jeżeli będą lokalni działacze. Ja się do tego zgłaszam, bo już to robiłem. I pewnie będzie jeszcze wielu innych chętnych, którzy tylko na tym etapie i na tym poziomie chcieliby współdziałać i nic więcej. Być może będą gdzieś ze złotej setki, Kaś. Rozmawiamy nie, że byle kto przyjdzie, tak? Bo rozmawiamy, że to muszą być ludzie, którzy będą mieli poparcie naszej społeczności. Słuchajcie, Darku, znaczy ja uważam, że ten wasz taka dyskusja, ona też jakby, to znaczy wszyscy macie po to rację i tu w ogóle nie w tym miejscu jest problem. Bo faktem jest, i to co Małgosia mówi, że musimy przejechać na wszystkie możliwe strony, wszystkie akty prawne, które są obecnie obowiązujące,
Faktem też jest potrzebny na bieżąco kontakt z instytucjami, które te wybory obsługują, czyli tam Komisja Wyborcza Państwowa, czy to będzie na najniższym poziomie. To jest jakby wszystko jest potrzebne. Tylko problem polega na tym, i tutaj jeżeli był jakiś filmy, którym ty, ja ze względu, wiecie, jakich nie mogłem uczestniczyć w obserwacji teraz tej przestrzeni na zaległości, jeżeli ty jakiś ogłaszany w imieniu, czy ktoś jest łokawu, czy mówi, zgłaszajcie się gdzieś tam, wejdźcie w coś tam, na jakiej podstawie i przepraszam, z jakiego mandatu. Przecież to nie jest to, w jaki kształt ma, przecież te sprawy, Darek, to trzeba najpierw przynieść do parlamentu. Rozumiesz? Najpierw przynieść do parlamentu i powiedzieć, słuchajcie, jaki jest nasz plan działania. Ja przecież jeszcze raz powtarzam, czy to się w ogóle, jakiekolwiek ruchy wykonywane na zewnątrz, bez debatowania projektów, jak zachowujemy się w tej kampanii, dokładnie, na posiedzeniu KKW, czy jakichś innych gremiach tego, następnie przeprowadzenia referendum, w jakiej ostateczności kształcie, czy może parlament sobie wymyśli, że pójdzie sobie z jednym z komitetów wyborczych pozasystemowych, nie wiem, na przykład z antypartią i chce iść z antypartią i sobie przegłosuje, tak, przykładowo. Czy chce iść może ze Zjednoczonymi, a może chce iść z panem Piechem pójść. Przecież ludzie, to są tak fundamentalne rzeczy, tak śliskie i trudne zagadnienia, my nie możemy dać się znowu, słuchajcie, rozszarpać, bo to, że nagle ktoś zobaczył, że ten parlament ciągle jest jakąś wartością, jest jakąś grupą aktywnych ludzi, szumnie po harmonii kosmosu to widać, tak? I teraz będzie ktoś po prostu wyciągał od nas, a tu wyszarpie, tam wyszarpie, nagle się komuś spodobała złota setka do Senatu. To jest przecież nasz pomysł. Oczywiście to się cieszymy, że się im podoba, tylko słuchajcie, to my mamy po pierwsze zaproponować swój własny plan działania, opcje, w jakich powinniśmy ewentualnie się rozstrzygnąć w referendum, u nas w referendum. O czym my rozmawiamy? Przecież my nie możemy w tak poważnych spraw, nie możemy apelować do ludzi, żeby zapisywali się do komisji wyborczych, kiedy my nie mamy opracowanego, własnego, profesjonalnego, przynajmniej w tym znaczeniu, jakim możemy zrobić, planu postępowania w procesie wyborczym, konkretnego. Przecież ogólnie my wiemy, że w niego wchodzimy, ale w jakim zakresie wchodzimy, a z kim, a jak, a gdzie? Przecież to będzie jeden wielki po prostu jadka, jedno wielkie zamieszanie, jak nie będzie przedebatowane i puszczone przez referendum, że my nie wchodzimy w kontakt bezpośrednio jako e-parlament, w sensie nie będziemy z jednym komitetem wyborczym szli do wyborów, no bo ich jest chyba z 7. No ludzie, no przecież wy nie chcecie się dopuścić na żywioł, na zasadzie każdy, i przecież od razu się rozpieczną, wszyscy z parlamentu się rozpieczną po 7 komitetach wyborczych, bo każdy w tym komitecie wyborczym ma mniejszy lub większy kontakt z parlamentem i będzie wyciągał do siebie tych, którzy są skłonni z jednymi czy z drugimi, no rozdrapią nas kruki i wrony, no. To nie jesteśmy żadnym podmiotem po prostu. Jesteśmy bezwładną masą, paru ludzi i jeszcze może paru tysięcy, których można wyjąć, to każdy sobie trochę weźmie dla siebie, tak? Bo ktoś klapnie, że tu będziemy z tamtymi, a ktoś jeszcze z innymi. Oczywiście, że prywatnie się różne rzeczy muszą starzyć, ale przecież jako parlament musi mieć w tej sprawie bardzo precyzyjne stanowisko i najważniejsze, przegłosowane przez społeczność, przez referendum. Jak w tak strategicznych sprawach można w ogóle iść i mówić, zapisy się do komisji wyborczej? Na jakiej podstawie, Darek? Jaki tu jest mandat? Gdzie tu jest jakiś plan? Tutaj trzeba przyjść teraz do parlamentu. Ja wam teraz to mówię, że potrzebuję tydzień czasu. Mniej więcej, bo ja mam pogrzeb jeszcze. Miałem 50 lat ojca, więc jest to dla mnie trudne po 58 latach, kiedy już jakby tego ojca tak nie mam, tak? I po prostu wiem oczywiście, co trzeba zaproponować i co mam nadzieję e-parlament przegłosuje. Ale się skupmy do siebie, a nie wyskakujmy na zewnątrz, dawajmy ludziom jakieś swoje aktywa i każdy weźmie co chce. Bez ładu, bez składu. No przepraszam bardzo, Darga, z kim ty chcesz startować, z jakim komitetem wyborczym, jak ci przyjdą, zaproponują, to z kim pójdziesz? A dlaczego nam nie będą potrzebni, a czy my mamy za dużo ludzi, a czy my potrzebujemy ludzi do komitetów wyborczych naszych, jeżeli przejdzie opcja, że wystawiamy do Senatu, nawet nie wiemy, czy wystawimy do Senatu komplet, czy też nie, mamy tylko sondaż, ci ludzie, którzy są w sondażu, oni nigdy nie wyrazili zgody na kandydowanie. To jest w ogóle jest abstrakcja w ogóle na razie, że oni kandydują, oni w ogóle się nie zgłosili nigdzie jeszcze, a nawet gdyby mieli kandydować, to prawdopodobnie będą startowali z jakichś innych już grup politycznych, które dawno temu gdzieś tam sobie ktoś upatrzył. To są poważne rzeczy, no. Widzicie jak z ustawą geologiczną, jak środowisko już trochę przestrzeliło, tak? I ważne autorytety u nas poszły po całości, dobrze się pan nie zaangażował, nagle się okazuje, że tak do końca nie jest, bo nie doczytali wszystkiego jak trzeba.
To tym bardziej tutaj, w takiej potężnej konglomeracie, gdzie się wszyscy szarpią, plują, robią różne podchody i tak dalej. My nie możemy iść tam po prostu na zasadzie, proszę bardzo, tu jest galeria, bierzcie co chcecie. Albo jesteśmy podmiotem, który potrafił zebrać na Harmonii Kosmosu kilka środowisk, zaproponować debatę, potrafił wymyślić wcześniej w ogóle ideę, w ogóle, że do Senatu i po trzecie zaproponuje bardzo pragmatyczne, bardzo precyzyjne sposoby, w jaki sposób od nas może w ogóle, jak my możemy w ogóle powołać komitet wyborczy, my jako parlament, ewentualnie czy my możemy wejść w koalicję, jeśli chodzi o Senat, a może Sejm, bo ja nie mówię, że ludzie przegłosują akurat tą opcję, którą ja się opowiadam, ja się cały czas opowiadam za opcją tylko senacką, jeśli chodzi o parlament. Może się okazać, że będzie, że wszędzie, no to są wybory. Szanujemy swoją demokrację bezpośrednio, czy sobie jaja robimy z tego, co tutaj, czym jest demokracja nasza i e-parlament, co sobie jaja robimy? Czy poważnie traktujemy siebie? Także ja sobie nie wyobrażam w ogóle jakichkolwiek ruchów na zewnątrz dotyczących procesu wyborczego bez debaty wewnętrznej i bez ostatecznie rozstrzygnięć w referendum różnych pytań. Ma ktoś inne zdanie? Bardzo proszę. Ja myślę, że jak posłuchasz to tej mojej wypowiedzi, no to zupełnie to inaczej wygląda niż jak gdyby w tej chwili masz to wyobrażenie, bo to nie jest tak, zupełnie ja tam inaczej mówię niż ty to referujesz, bo ja rozumiem ciebie i być może taka narracja przez Małgosię, przez Kasię tak wygląda, że ja kogoś nawołuję. Nie. Ja w swojej wypowiedzi informuję, jakie są możliwe działania poprzez e-parlamentu i robię to z pozycji członka e-parlamentu, mówiąc, że e-parlament może powołać komitet wyborczy wyborców. Nie mówię nic o tym, że chcemy w tej chwili kogokolwiek wstawiać do komisji. Są to tylko opcje, o których my będziemy rozmawiać. Tak czy siak do tematu wrócimy. I nie ma w tych moich przekazach nic na zasadzie chodź ta, rób ta, co chce ta i tak dalej, broń Boże. Właśnie są to wizje tego, co my możemy zrobić jako e-parlament w założeniu takim, że zależy to wszystko oczywiście od referendum. Tego, co my tak naprawdę zadecydujemy, czy chcemy w ogóle powoływać komitet wyborczy, czy nie. W porządku, byłoby dobrze, gdybyśmy zaczęli tą dyskusję od samych siebie, od wewnętrznej struktury, jaką tutaj jesteśmy. Oczywiście OKW jest niezależna od KKW, ale przecież jako podmiot, który chce uruchomić dyskusję, no to jak najbardziej powinniśmy zacząć tą dyskusję wewnątrz parlamentu i potem oczywiście nie opóźniać i potem maksymalnie szybko podjąć decyzję w tej sprawie, jak się będziemy zachowywać. I w sprawach wzmacniania procesu kontroli wyboru słyszeliście na poziomie ogólno tutaj polskim jest już tym, ponieważ Parlament Europejski chce tutaj wysłać, czy OBW chce tutaj wysłać komisję, prawda, kontrolującą wybory. Tych potężnych sporów będzie bardzo dużo i wejście w każdy taki spór w zależności od doświadczenia, intuicji, jakiejś takiej mądrości po prostu. Może to przynieść nam wizerunkowe korzyści, jeżeli się mądrze wpiszemy w pewne spory i powiemy, a powinno być tak, a nie inaczej, lub też przyniesie odwrotny skutek, tak? Na razie nasza opcja, że skoncentrujemy się na Senacie, wydaje się być coraz bardziej racjonalna, ale to jest subiektywne moje odczucie, bo już słyszę, że tam ktoś podejmuje jakby nasze hasło i gdzieś tam po swojemu chce coś tam sobie robić, tak? Ale my mamy swój plan. Także proponuję, żeby już nie tracić czasu, na przyszły tydzień, tutaj ja już będę po tych swoich sprawach osobistych zakończonych, na przyszły tydzień ja, czy każdy z nas ma takie prawo, żeby przedstawić własny plan, w jaki sposób e-parlament powinien wpisać się w proces wyborczy, bo to jest niewątpliwie, tak Bogusz słusznie wspomniał, zagwarantowane naszym statutem i to jest naturalne. Oczywiście pamiętajmy, Bogusz, że tam oprócz tego, że my demokrację bezpośrednią promujemy, tam jeszcze w tych preambułach, w tych wszystkich słowach wstępnych jest bardzo dużo ważnych zapisów merytorycznych, które definiują nasz stosunek do świata, do polityki, do różnych rzeczy. Nie tylko, że jesteśmy zwolennikami demokracji bezpośredniej, prawda, ale tam jeszcze szereg innych warunków, które nas jakby definiują nas, prawda, a nie tylko, że jesteśmy zwolennikami demokracji bezpośredniej. Tam jest dużo więcej, prawda, cech tego środowiska. Tak, tak, dokładnie tak. Dlatego kandydaci, którzy by szli z naszego komitetu wyborczego, to po prostu musieliby się w jakiś sposób też w pewnym sensie integrować z nami, tak? Tak, tak. Więc
Ja zachęcam wszystkich członków właśnie naszego KKW, to może będzie też specjalne posiedzenie, bo trzeba będzie więcej czasu zapewne i też myślę, że potrzeba będzie nam więcej spotkań nawet roboczych i bezpośrednich, bo to są sprawy no arcy. Tego mamy wszyscy świadomość, więc to będzie za mało tylko raz tygodniu spotkać się na KKW, bo będziemy potrzebować różnych narad i decyzji, bo to trzeba dobrze przećwiczyć. Ja deklaruję się z przedstawieniem takiego przynajmniej zarysu, w jaki sposób powinniśmy zachować się w kampanii wyborczej jako e-parlament, jako element potem pod głosowanie i pod referendum. Tak samo zachęcam każdego z członków tutaj KKW, ale też i członków Komisji Wyborczej do tego, żeby, czy w ogóle członków parlamentu, do przedstawiania własnej koncepcji, w jaki sposób e-parlament powinien się wpisać w proces wyborczy. Czy coś w tej sprawie jeszcze? Także jeżeli by, to do, tak, Darku, ja oczywiście przepraszam, jeżeli tam może, wiesz, no sam rzecz nie było czasu przesłuchać tak słowo w słowo, może trochę to emocjonalnie brzmiało, ale jeżeli to, co tam mówisz, jest częścią naszej wewnętrznej dyskusji, to oczywiście wszystko jest. To niech to będzie na razie częścią naszej wewnętrznej dyskusji. Ja chciałam tutaj, chciałam jednak, nawet nie wiedziałam, że inne ugrupowania, partie, bo antypartia jest partią, podchwyciły ten pomysł i próbują pod swoją egidą go realizować. No, tak jak widzimy, wszyscy obserwujemy się siebie nawzajem. Niektórzy też obserwując powielają pomysły innych. I tutaj tym bardziej powinniśmy naprawdę mocno się przygotować do tego, aby ten nasz start był uwietrzniony sukcesem. Tak. Bardziej, że wyszło to od nas. No, to od nas, tak. Tak, ludzie, bądźmy dumni z tego, że to było trafione na ten moment, przynajmniej, że to jest dosłownie, trafione. Dosłownie. To jest niesamowite, że jednak e-parlament no, jest taką miejscem, gdzie się rodzą wspaniałe pomysły i są realizowane. Musimy też dowartościować siebie. I to, co powiedziałeś, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, Januszu, że jakby nie ulegliśmy sytuacji, jaka była przed debatami. No, narzucali nam tak inni, kogo powinniśmy zaprosić, kogo nie powinniśmy, z kim nie powinniśmy rozmawiać, a jednak to przeprowadziliśmy. I tak jak powiedziałeś, jesteśmy jedyną teraz platformą, miejscem, gdzie każdy może przyjść, porozmawiać. My przyjmujemy wszystkich, jesteśmy otwarci na rozmowy, na debaty, na wszelkiego rodzaju jakieś zjednoczenia, konsensusy i idźmy właśnie cały czas jakby tą drogą porozumienia, bo tego brakuje. Bo zauważmy, teraz jest taka przestrzeń opluwania się, dyskredytowania siebie nawzajem, a e-parlament pokazał, że jest ponad to. Mimo naprawdę nagonki, czarnego PR-u, przeprowadziliśmy to, co żeśmy wspólnie tutaj ustalili. Prawda? Ludzi ustaliliśmy i żeśmy naprawdę, to jest wielka radość i dowartościujmy siebie i docenimy te nasze działania. Tak. Bardzo dziękuję Ci za te Twoje spostrzeżenia, bo to podsumowanie było bardzo cenne. No, takie musimy się szanować, także też dziękuję. Za tydzień będziemy przedstawiać te różne pomysły, a dzisiaj, jeżeli ten temat teraz jakby zamykamy, to tutaj jeszcze wcześniej Boguś zgłaszał takie konkretne tematy też ważne do tego, do dzisiejszego jeszcze spotkania, prawda? Tak, to już zostawiam Tobie, Boguś, bo to Ty jesteś autorem tych zgłoszeń. Tak. Bardzo dziękuję ponownie za głos. One będą bardzo krótkie i wydaje mi się, że wymaga to tylko szybkich decyzji, ustalenia i będą to kolejne kroki do przodu. Powiem tak, bardzo dużo pracy nasza koordynatorka do spraw marketingu włożyła w wykonanie tych wszystkich ulotek. Tu jeszcze są ulotki Agnieszki, które też pasują do tematów, które mamy. Natomiast na naszej stronie wolniludzie.net mamy ulotkę sprzed historycznych czasów. I moja propozycja jest taka, żeby te ulotki, które były i materiały typu statut do pobrania w postaci takiej broszurki, jak jest, ulotki, które były rozdawane na e-parlament, na Harmonii Kosmosu, żeby one znalazły się w tym miejscu na stronie wolniludzie.net, gdzie powinny się znaleźć, powinny być do pobrania, bo to jest materiał edukacyjny do wykorzystania przez ludzi w sejmikach, tak? I to jest moja pierwsza propozycja. To może w sprawie tej propozycji, dobra, bo potem nam to się ucieknie. To jest ogólnie w dobrym kierunku, tylko ja bym był za tym, żebyśmy, to wiem, trochę pracy jest na stronie, żeby, bo wszystkie te dokumenty mają jakąś swoją wartość i te starsze dokumenty typu ulotka, ona była też, ta ulotka powiedzmy
datowana, nie wiem, lipiec 2020, tam powiedzmy, tam był taki okres, nie? Teraz ta ulotka, powiedzmy opublikowana, czy powiedzmy używana, mamy teraz czerwiec, tam lipiec 2023. Żebyśmy nie pozbywali się tych starych dokumentów, bo one wbrew pozorom, one nadal zachowują aktualność, są też dowodem na pewnej ciągłości, prawda? I jakby to tak samo jak nie wyrzucamy protokołów czy nagrań z różnych przejazdów po Polsce sprzed 2 lat nieraz, tak? Ja mówię o zamieszczeniu tego materiału. Jak najbardziej, żeby ten materiał był zamieszczony, absolutnie tak, Boguś, absolutnie tak. Dobrze byłoby to też tak datować, żeby to była chronologia. Te, co były kiedy, żeby one były widoczne. Te aktualne bardziej teraz, no bo są bardziej na wierzchu, takie update'owanie, absolutnie tak. To tylko kwestia na przykład tych... ta ulotka... Profesora Matyi też powinna być tam umieszczona. Też powinna być. W zeszłym roku. Tak, oczywiście, że tak. Tak samo jak te teraz obecne, tak samo. Te obecne, po kolei po prostu. Rok 2000. To tak, jak najbardziej. To jak najbardziej, tylko teraz przypilnujcie, żeby to było fajnie zrobione, żeby tam właśnie czegoś nie opuścić, tak? Z Tomkiem Kalinowskim. Tak, ja tylko czekam na waszą decyzję. Jeśli powiecie tak, ja z nim rozmawiam między godziną 11 a 13. Mamy swoje sesje takie telefoniczne i omówimy ten temat. Tu zresztą wysyłam najpierw mu działanie, zlecenie. Tam opisuję dokładnie, co jest do zrobienia i na drugi dzień to omawiamy. Także... Czyli co, nie usuwamy tamtej starej ulotki. Dodajemy. A tamte są do rolowania, żeby zobaczyć. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że te materiały nowe mają nasze aktualne logo w wielu miejscach. I one się utożsamiają z e-parlamentem. Jest taki aktualny, jak to się mówi, mądrość etapu, nie? Jesteśmy ta mądrość etapu, ulotki jest teraz taka, trochę była, ale nie mamy się co wstydzić ani tych, co były, ani teraz tych, co są. Oczywiście, to jest rozwój. Tak, to jest rozwój. Drugi punkt. Chciałbym, żebyśmy przyjęli za zasadę, skoro przyjęliśmy już głosowania uzupełniające i głosowania nowe nad koordynatorami, to na ten czas, żebyśmy przyjęli taką jedną zasadę, która będzie jednym zleceniem dla admina. Mianowicie, 3 dni po ogłoszeniu przez OKW o wyborze koordynatora sejmiku, on przeprowadza szkolenie z głosowania dla koordynatorów. Dlaczego? Dlatego jest to ważne, bo koordynatorzy no, mają w pewnym sensie zagwarantowany ten dostęp do panelu głosowania i muszą jak gdyby spełniać funkcje, które tam są wymagane, tak? Tomek musi ich przeszkolić, żebyśmy nie mieli tutaj jakichś no, problemów. Jeszcze raz, chodzi o to, żeby wybrani koordynatorzy po tym jak się ukonstytuują, tak, bo te 3 dni tam minie, żeby mieli dostęp do tego panelu głosowania. On jest tam przecież w statucie, tak, czy w regulaminie. Tak. Rzecz polega na tym tylko, jak to technicznie na dzień dzisiejszy wygląda, na ile ten warunek możemy spełnić. No warunek jest, jeśli chodzi o jakieś problemy i trudności, to ja nie widzę żadnych. Dobrze. Jest tylko jeden problem, że trzeba tych ludzi pokazać voting, bo oni są, no wielu jest nowych, tak? On musi go pobrać, ściągnąć, zarejestrować się, no, w sensie jako... Chodzi o szkolenie, ale słuchaj, no szkolenie zrobimy wtedy, kiedy ci ludzie będą wybrani. Tak, ja mówię pierwsze 3 dni po wyborze, kiedy OKW zatwierdzi, że tak, nie ma żadnych uwag, to są koordynatorzy, czyli po oświadczeniu. I proponuję, żeby to były pierwsze 3 dni. Znaczy ja bym dał trochę czasu, żeby wiesz, ogarnąć, to będzie 10 sejmików, żeby ogarnąć, bo najważniejsze będzie w jaki sposób taki koordynator będzie mógł mieć ten dostęp do tego panelu swojego sejmikowego przy zagwarantowaniu, że on tylko na przykład wysyła maile albo że ogłasza, tak? Więc czy to wystarczy 3 dni? Jak najbardziej. Czy ja bym, a nie lepiej Boguś spytać się Tomka? Jeżeli admin ma wybranego koordynatora i on tego koordynatora wpisze w grupę sejmikową, tak jak jest wpisany nasz admin, jako osoba koordynująca tą grupą, tak, to w tym momencie, w każdej chwili, jak będzie uchwała w sejmiku, czy lokalne referendum, inicjatywa, tam będą debaty i tak dalej, i to będzie szło pod głosowanie,
to on będzie w stanie to zrobić. Tylko musi obsłużyć te cztery różne panele, jak pamiętacie z naszego głosowania. Jest ankieta, ankieta rozszerzona. Tak, tak. To ogólnie jest słuszne, tylko ja te trzy dni to wiesz, żebyśmy nie stwarzali sytuacji, w której się znowu nasza administracja centralna nie wyrobi, a taki koordynator będzie miał bata na administrację, czyli jakby takie pole do tego, żeby znowuż ustawiać nasze skromne siły do rozliczania, ponieważ taki, ta mentalność, która zresztą od czasów pradawnych jest, prawda, żeby za każdym razem łoić i rozliczać górę, żeby tutaj nie było po prostu tak zwaną górę, żeby tutaj nie było takiego łatwego pastwienia siebie, żebym dał 7 dni na to, żeby powiedzmy administracja mogła przekazać, nie wiem, nauczyć z 10 sejmików, to się z niektórymi nie zawsze uda do końca ułożyć, nie wiem, no rzeczywiście, dlaczego taki krótki termin, wiesz, jakbyśmy mieli tutaj się już ustawiać, wiesz, no. Ja przepraszam, bo może dałem krótki termin, bo dla mnie to jest nawet za długi, tak, bo ja już to znam. No tak, ale może rzeczywiście to będzie dłuższy termin i ja bym proponował, żeby Tomek na przykład określił, że ma takich świeżych ludzi i on ma ich nauczyć, czy jemu 5-7 dni wystarczy, żeby to szkolenie przeprowadzić, żeby on miał pewność, że no, ci ludzie będą właściwie na tym e-votingu sobie radzić. No ale właśnie, to jest, no, i to jest podejście lepsze. I to jest podejście lepsze. Lepsze, ale dajcie też jakieś granice, żeby też nasza administracja centralna, wiesz, nieskończoność nie mogła tego zrobić, więc tutaj trzeba jakby myśleć w obie strony. No, z jednej strony nie może być, czy nie zgadzamy się, ale też no, jakiś graniczny termin też trzeba dać, nie, administracji centralnej. Ja myślę, że 5-7 dni powinno... Dodajmy 7 dni, taki normalny tydzień, dobra? Bo to i tak jest, dobra? Okej. Okay. Dobra. I myślę, że Tomek się do tego... No, to da sobie z tym radę. To na razie jest tych pierwszych 10, prawda? Bo o tych mówimy. Tak, 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 tak. No, to powinien sobie dać radę. Następne pytanie do omówienia z mojej strony jest następujące. Zarówno statut, jak i regulaminy, wszystkie dwa, które zostały wybrane i te poprawiane też, przewidują zakładki paneli sejmikowych. Przygotowałem wzór, ja go nie mogę w tej chwili zademonstrować z tego powodu najprawdopodobniej, że to co się dzieje u mnie i jak ja włączę kamerę to wyłączy. Dlatego proszę Was, że ja Wam wyślę projekt, który zrobiłem. Ja rozmawiałem na ten temat już z Tomkiem. To jest do zrobienia, jest to forma cegłóweczek, żebyście się tylko do tego odnieśli i może mieli własną wizję. Jak to działa, ja to opiszę. Może nagram filmik nawet krótki, żeby Wam było to łatwiej zrozumieć. Chodzi o to, żeby na stronie w zakładce panele sejmikowe, taką nazwę proponuję, było rozpisanych 42 sejmiki, takich jakby cegłówkach. Jak się klika daną cegłówkę, to się wchodzi w dany sejmik. Ale może tam wejść tylko ta osoba w ten sejmik, która ten sejmik wybrała, kiedy została zarejestrowana do e-parlamentu. Czyli jeżeli ja mam wpisany Elbląg jako sejmik, to ja wejdę w e-parlament, w cegiełkę, w sejmik, tylko ten elbląski, tak? Do czego to ma służyć? Do tego to ma służyć, że tam powinny znaleźć się, po kliknięciu otworzyć się podstrony sejmikowe, które będą zgłaszane zgodnie z tymi regulaminami ze statutem, na których koordynatorzy właśnie, czy obsługa systemu do składu głosowań, czy skarbnik będą zamieszczać wszystkie informacje dotyczące tego sejmiku. Pragnę tu zaznaczyć, że nad całością, ponieważ to będzie na stronie wolniludzie.net, głównym adminem będzie Tomek. Tak, czyli on będzie wszystkie hasła, wszystkie dostępy, wszystko będzie miał. Dziękuję. No, ten panel sejmikowy rzeczywiście jest niezbędny, bo jest zapisany tym bardziej wiesz, w naszych regulacjach. Ile czasu mielibyśmy, żeby... Ty to chcesz przedstawić w formie wysłania nam, tak? Tak, ja to wyślę i proponuję, żebyście to zobaczyli, ocenili i na następny... Dobra, na następny posiedzeniu KKW po prostu będziemy to omawiać, jak tak. Najbardziej. Kto jest za? Tak, tak, oczywiście. Wszyscy są za, tak? Tak. I punkt, jaki mam, dotyczy OKW. Tak. Się cieszę, że jest. Koledzy, mianowicie mam do Was gorącą prośbę. Ułożyliście regulamin, jest na stronie e-parlamentu i ten regulamin ukazało się, czytają ludzie. Co bardzo cieszy w pewnym sensie. Dobrze. Pytania mam następujące. Tak, bardzo mnie to uradowało.
gdzie są zamieszczane nagrania z OKW, o których pisze w regulaminie, że będą upublicznione. Trzeba to zrobić, koledzy. A jak nie, to zrobić krótki protokół z posiedzenia, które powiedzmy nie było nagrywane, to nawet gdyby to było, to zawsze jest jakieś takie, no jak najbardziej słuszna uwaga kolegi, nie? Jarek czy tam, proszę bardzo, Darek. Jak można, bo oficjalnego spotkania OKW na razie nie było żadnego jeszcze takiego, żeby mogło być nagrywane. Jak się porozumiewamy, to porozumiewamy się na Messengerze, także no nie jest tam ani nic nagrywane, ale po prostu krótka wymiana zdań na bieżące tematy i to wszystko. Także ani jednego na razie takiego spotkania nie było. No i przypuszczam, że w najbliższym czasie powinno być, mieliśmy zamiar zrobić przy najbliższym głosowaniu, przy wydaniu orzeczeń na temat tego głosowania, właśnie takie pierwsze spotkanie i wtedy, żeby je umieścić. Natomiast skoro regulamin żeście przyjęli, to chyba w jakimś trybie to było, nie? Znaczy, no mamy protokół. No, to byłoby to chociaż tyle. Na stronie po każdym głosowaniu jest to forma protokołu. To prawda, rzeczywiście nagrywanego spotkania nie było, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy teraz, jak będą zamknięte te sprawy z koordynatorami, żebyśmy sobie to nagrali. Nie ma sprawy. Dobrze, to dobrze, że Boguś tutaj jakby przypomniał, ale że ludzie czytają regulaminy, to bardzo dobrze. Dobrze, weszli na stronę, znaleźli taki punkt i ktoś napisał do mnie, to... Bardzo dobrze. Dziękuję. Tutaj ze strony Bogusia to jest wszystko. Czy macie jakieś inne tematy, pozostali członkowie KKW? Bardzo proszę. Jeżeli tak, nie słyszę. Nie. W takim razie spotykamy. Ja mam pytanie, Janusz. Proszę. Jaka decyzja została podjęta, jeśli chodzi o stronę serwer Discorda? Znaczy się w ogóle została jakaś podjęta decyzja? O nasz serwer, który istnieje jeszcze, ale niezbyt dobrą opinię nam. No była jakaś decyzja, żeby zakończyć jego. Znaczy ja nie chcę teraz przesądzać, bo ja teraz nie przypomniałem dokładnie, czy myśmy ten temat podjęli. To znaczy decyzja nie zapadła, ale jest świetny moment, żeby zapadła w teraz. No, to bardzo proszę. To może zacznę Asia. Ja jestem za zamknięciem Discorda z racji tego, że tak jak Agnieszka powiedziała, kluby nam nie przynosi. Zrobienie tam porządków graniczyłoby z cudem i mało tego, narażałoby nas też na ataki, czemu pewne rzeczy usuwamy. To konto dyskusji z Jarkiem, bo Jarek był za tym, żeby jednak zostawić, tylko zrobić tam porządek. No więc myślę, że więcej byłoby z tego ataków. Mało tego, trzeba byłoby administratora, który by to prowadził. Na chwilę obecną uważam, że nie ma to najmniejszego sensu, jestem za zamknięciem. Ja też jestem za zamknięciem. Tak samo uważam, że tam się dziwne rzeczy dzieją, dużo takich niekorzystnych wpisów, osób, które są nieprzychylne parlamentowi. Nie ma sensu, żebyśmy to utrzymywali i z tego co wiem też płacimy za to jakieś drobne kwoty, więc jeżeli nie korzystamy z tego w sposób taki miarodajny, to jest moment, żeby to zamknąć. No właśnie, ja też uważam, że tam nigdy nie zaglądam, bo tam już słyszałem już opinię o tym, ale będziemy, w związku, jeżeli będziemy w sposób poważny traktować nasz udział w wyborach, a koniec końców nie możemy inaczej niż poważnie traktować udział w wyborach, na pewno w związku z tą kampanią wyborczą będziemy musieli uruchomić od nowa, od podstaw, pewne miejsca, w których będzie można zbierać opinie różnych ludzi, jakoś to moderować, nadawać temu jakiś rodzaj energii. Tym bardziej, że różnego typu tezy programowe, zagadnienia, które my stawiamy, przecież muszą być jakoś tam dyskutowane. Nie zapominajmy, że przecież cały czas obowiązuje nas, prawda, projekt Nowej Polski. To też jest element przecież też kampanii wyborczej, jakby nie było tak czy inaczej wpisany nam przez statut. I to trzeba będzie na pewno mieć kontakt z ludźmi w tym wszystkim, no ale to trzeba zbudować od podstaw i myślę, że ta dynamika kampanii wyborczej nam w tym pomoże, a to co było, to taka stajnia Ugiasza i jak najbardziej trzeba to posprzątać. Ja proponuję, żeby pierwsze usunąć wpis ze strony Wolni Ludzie.net, że jest przejście na Discord, Wolni Ludzie na Discordzie. To pierwsza rzecz, którą trzeba szybko zrobić. I zgadzam się z zdaniem kolegium tutaj,
że ten Discord w tej postaci nie może istnieć. Nie będę mówił, jakie pliki wysyłałem do administratora, które tam znalazłem. I one no, uwłaczają wszystkiemu, a tym bardziej, że wchodzą tam nowi ludzie, którzy szukają rozmów na temat demokracji bezpośredniej, a trafiają na zupełnie inne klimaty, o których tutaj też nie będę mówił. Jasne, jasne, to pozostali. Janusz, mogę jeszcze ja, bo ja się całkowicie z wami wszystkimi zgadzam, tylko szkoda mi, bo na tym Discordzie mnóstwo pracy, wielu osób jest. I teraz nie wiadomo, co z tym zrobić, bo też się spotkałam z taką opinią, bo rozmawiałam z ludźmi na temat Discorda i też mówią, no fajnie by było zlikwidować, ale co z pracami ludźmi, którzy tam tworzyli różne, wiesz, loga, nie loga, różne rozmowy ciekawe były, no nie wiem. Czy można to zamykając to można zarchiwizować i mieć trochę czasu na zrobienie takiej kwerendy, przeglądu i wartościowe rzeczy stamtąd po prostu gdzieś potem opublikować w ramach takiegoś naszego nowego zupełnie, takiej nowej przestrzeni internetowej, którą musimy jakby urodzić i w jakiś sposób uruchomić. No myślę, że ta kampania wyborcza będzie tu mobilizowała i to, co wartościowe tam, rzeczywiście warto byłoby odtworzyć, czy zamieścić w ramach jakiegoś tam archiwum tego, co będzie nowe. To też musimy o tym porozmawiać, co to będzie nowego. Tak, ja bym była za tym właśnie, żeby to zarchiwizować, żeby też ludzie nie mieli pretensji, tak, nie? To za wartościowe powinno być zachowane. Tak. Tomek jest administratorem, mm-hmm, też głównym takim Discorda i myślę, że Tomkowi mówiąc takie zlecenie przekazując, on na pewno to zrobi. To bezwzględnie, bez przedlikwidacji, absolutna archiwizacja wszystkiego, a potem powybieramy wszystkie te wartościowe rzeczy i na pewno się przydadzą i tym ludziom się jeszcze podziękuję, co tam myśli coś dobrego. Mm-hmm. Bardzo Agnieszka, dziękuję, to bardzo ważny głos tu wszystkim. Właśnie, a co byście byli za, jakbyśmy stworzyli na przykład na Telegramie taką grupę zastępczą i zrobili taki bufor czasowy, żeby tych ludzi z Discorda, którzy chcą, żeby po prostu się przenieśli, żeby nie zostawiać, nie zamykać ich, bo to oczywiście są tam, jest tam bałagan, ale też są ludzie, którzy są zainteresowani, tak, żeby ich nie stracić. Słuchajcie, w najbliższym czasie Zagunia. Szczerze mówiąc, Zagunia też był taki argument Jarka, że tam jest ileś tam ludzi zarejestrowanych. Uważam, że dlaczego? Na chwilę obecną przestało to mieć sens. Zaraz uzasadnię, dlaczego tak uważam. Ponieważ ludzie wartościowi i którym zależało na demokracji bezpośredniej byli tam zarejestrowani i nawet może dalej są, natomiast od dawna nie wchodzą na tę stronę. Z kimkolwiek się nie rozmawia, chyba że z ciekawości, tak jak Boguś czy kiedyś ja zaglądnęłam. Natomiast tak to już tak samo jak Janusz, ja to przestałam tam wchodzić i cała masa ludzi przestała tam wchodzić, bo stało się tak, jak to ktoś użył określenia stajnia ołgiasza. W związku z czym byłby problem, jak w jaki sposób eksportować tych ludzi. Natomiast jest tam cała masa ludzi, którzy tak naprawdę nie tylko nie są za demokracją bezpośrednią, ale nam szkodzą. Robią wszystko, żeby zdyskredytować to, co robimy. I teraz jest pytanie, czy robiąc coś takiego, nie ściągniemy właśnie tych, ja myślę, że większość z nas wie, o kim tu mowa, ale jest też cała masa ludzi, którzy po prostu tylko zmienią nick i nie ściągniemy ich do Telegrama. Czy nie najpierw nie należałoby stworzyć jakiegoś regulaminu grupy? Ale oni i tak grupy. Mogą przyjść na ten Telegrama, jak chcą judzić. Dlatego chodzi mówię, mi o tych ludzi. Czy najpierw nie należałoby stworzyć jakiegoś regulaminu do dyskusji w tym miejscu? Bo powiem tak, to samo, co miałam tutaj na Telegramie, jeśli chodzi o sejmik. To jest grupa sejmikowa, a pojawiają się treści osób, które namawiają do czegoś zupełnie przeciwnego. I ja się nieraz zastanawiałam i nieraz to poruszałam, że powinien być regulamin, że to jest grupa dla demokracji bezpośredniej i osób zainteresowanych i popierających, a nie przeciwników, którzy szukają miejsca, żeby ściągnąć ludzi do jakiejś tam stowarzyszenia, partii czy do swoich, do swoich, tak, bo to na tym polega. Do swoich tych. Tak, do swoich projektów. Słuchajcie, tak czy inaczej jeszcze, bo to znaczy tak, zarchiwizować trzeba. Na razie niczego mechanicznie nigdzie nie przenosimy, bo musimy mieć jakiś taki plan,
dużym stopniu kampania wyborcza, myślę, że na nas to wymusi, nam pomoże. Też plan marketingowy i przemyślcie jedną rzecz jeszcze, bo o tym w sumie i tak czterokrotnie, tak miałem się do Was zwrócić telefonicznie, żeby poszukać takiego terminu na przełomie w sumie, no daj mi się tu już tutaj lipiec-sierpień, gdzie możemy się spotkać w gronie KKW, ale tylko i wyłącznie osób, które są w KKW, czy tam w OKW, czy ewentualnie imiennie zaproszonych osób, powtarzam, tylko i wyłącznie zaproszonych osób na specjalną naradę, na której będzie można właśnie bardzo dokładnie przedyskutować wszystkie te opcje dotyczące planu działania na najbliższe kilka miesięcy, szczególnie w kontekście wyborów. Bo tego też przez KKW i przez te nasze nawet wirtualne spotkania załatwić się do końca nie da. Jeżeli poważnie traktujemy w ogóle życie parlamentu w kampanii wyborczej, to bez tej pierwszej narady, uważam, że to będzie pierwsza narada, bezpośredniej, może się zdarzyć, że ktoś nie będzie mógł przyjechać, to rozumiem, to nie będzie narada, która będzie polegała na tym, że będą jakieś decyzje formalnie podejmowane, chyba że się połączymy normalnie KKW i z tymi, co nie ma, się połączymy ewentualnie, bo to też jest możliwe, tylko to będzie po prostu wypracowanie bardzo konkretnych, realnych propozycji, ścieżek działania, całej logistyki, bo wiadomo, że to tak samo się nie dzieje. Wszelkich możliwych sposobów pozyskiwania środków, układania tego wszystkiego. Także tak zwracam się do Was, żebyście popatrzyli w kalendarz. Wiem, że to zawsze bliżej raczej weekendu. Wiem, że też wyjeżdżacie, wszyscy gdzieś tam wyjeżdżamy na jakieś urlopy. Chociaż na razie ja takich planów jeszcze nie mam, to po prostu spotkajmy się w takim trybie właśnie narady. Ale to już poza tym termin oczywiście, poza tym, bo musimy go sobie umówić, prawda? I to naprawdę przełom lipca, sierpnia, bo jeżeli poważnie traktujemy to wszystko, no to się tak nie da wirtualnie. Wszyscy inni spotykają się, jeżdżą, naradzają się. No myśmy się przez chwilę widzieli razem na Harmonii Kosmosu, krótko, w specyficzny sposób, bo byliśmy wywołani przez jakby publiczność do, prawda, interakcji z publicznością. Nie mieliśmy tak czasu dla siebie wewnętrznie, tylko dla siebie, ale sami widzicie, że to dużo nam daje. Dużo nam daje, kiedy się razem widzimy, a tym bardziej w takim trybie właśnie narady. Nieformalnej, tam gdzie trzeba tego, tylko normalnej narady. Możemy ją potem ukoronować oczywiście posiedzeniem KKW, jak będzie taka potrzeba, ale to zgłaszam jako pewną propozycję, wręcz wniosek, że coś takiego musi się w najbliższym czasie fizycznie musi się spotkać. Jeśli chodzi o realne spotkanie, to ja proponuję początek sierpnia. No ja też, wydaje mi się, że pierwsza dekada sierpnia powinniśmy to. To ja mam jeszcze jedno pytanie, przepraszam, bo jestem uciążliwy chyba, ale nie podsumowaliśmy propozycji Agnieszki odnośnie Discorda. Wszyscy się wypowiedzieli. Ja sobie tak zapisałem i wychodzi z tego, że tak. Po pierwsze, usuwamy link ze strony Wolnie Ludzi.net do Discorda. Tak. Drugie, archiwizujemy wszystko. Drugie, archiwizujemy. Tak. I teraz, bo ja mam na przykład dwa serwery na Discordzie i wiem, że w każdej chwili mogę go uczynić tak zwanym nieczynnym, czyli nikt na niego nie wejdzie, ale on będzie, tak? Do pewnego czasu, aż będzie trzeba wykorzystać. Czy czynimy go tak zwanym zamkniętym, nieczynnym? Czyli on będzie zarchiwizowany, ale nikt tam nie wejdzie. Znaczy ja myślę, że zamknięty, nieczynny na ten czas jest jakimś dodatkowym buforem zabezpieczającym, prawda? Bo to, że tam admin by tam, powiedzmy, to zarchiwizował, to jedno, ale sam fakt, że to archiwum istnieje nadal, tylko jest niedostępne dla postronnych, no to też jest jakiś rezerwuar, prawda? Tak. I nie ma tych dyskusji wtedy, tak? Nie ma nic, natomiast on jest niedostępny, rozumiem. Natomiast co zrobimy z tym dalej, to dajmy sobie troszkę czasu, bo to rzeczywiście warto tak działać troszkę. To nie jest sprawa pilna, żebyśmy teraz... Ale propozycja Bogusia jak najbardziej jest słuszna, żeby tak zrobić też u niego, jak on tam. Tak, ja pytanie wysunąłem dlatego, żeby mieć pewność, a jutro mam rozmowę z Tomkiem, więc od razu to ustalimy. Słuchajcie, skoro już weszliśmy na ten temat, to jeszcze jeden temat poruszę. Coś proponowałam na samym początku. Zrobienia na Facebooku, bo jednak no, bardzo dużo ludzi na Facebooka korzysta, oficjalnej strony parlamentu. Jest wiele, no może niewiele, ale jest kilka stron, które używają nazwy e-parlament i jest ona myląca, natomiast pojawiają się różne treści, niekoniecznie zgodne z nami, a chodzi o taką stronę, gdzie byłyby ważne informacje tego, co się w e-parlamencie dzieje. Bo na przykład jak było głosowanie raz, drugi i ja pisałam do administratorów tamtej strony o umieszczeniu informacji, po prostu to przeczytali, ale zignorowali.
Kasiu, że powinna być taka strona. Kasiu, bezwzględnie tak, to jest w ogóle dość, myślę, że tej naradzie, to nie jest taka narada abstrakcyjna, na tej naradzie muszą właśnie być wypracowane bardzo precyzyjne, tam weźmiemy komputery, tam muszą być dobre łącza, żebyśmy mogli pracować, nie tylko sobie tam pogawędkę wieczorem sobie na pewno zrobimy ognisko, ale normalnie po prostu musimy przepracować, podjąć decyzje robocze, potem może zatwierdzić je potem od razu, jak się będzie nazywała ta konto facebookowe, może od razu je zarejestrujemy, po prostu zobaczymy, jacy ludzie mogą to robić z zewnątrz, ewentualnie to może nam supportować, to wszystko, nie tylko chodzi o Facebook, to może dotyczyć to innych social media pozycji i to całościowo trzeba do tego podejść, łącznie z tym, co powiedziałaś. Także tym bardziej ta narada jest potrzebna, bo to na tej naradzie zrobimy. Przez 2 dni co najmniej, także zjechać by się trzeba było w piątek, no najpóźniej w sobotę rano, no i dopiero w niedzielę wieczorem odjazd. Potraktujcie to poważnie, dobra, bo to tak, są... Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście... Z tego się nie posuniemy do przodu, słuchajcie, mamy po harmonii, uważam, nie mówię, żeśmy rewolucję zrobili, ale po prostu utrzymaliśmy, zobaczcie, ze wszystkich grup, które zaczęły swoją egzystencję w czasie covidowym, dobra, bo o tym rozmawiajmy, bo nasz e-parlament de facto jakby też zaistniał w czasie covidowym, w sensie fizycznym, prawda, wiecie, to jeżdżenie, to były czasy covidowe były. I wtedy się namnożyło setki różnych grup i niewiele ich przetrwało. Czasami bardzo topowych, dużo bardziej znanych, niewiele ich przetrwało. Teraz jest kampania wyborcza, pojawiło się znowuż powiedzmy kilkanaście, z czego część umrze raz z zakończeniem wyborów albo zakończeniem zbierania podpisów. A my po prostu przetrwaliśmy ten okres i będziemy trwać nadal. Jeżeli będziemy szli konsekwentnie, planowo, nie będziemy robić szabelką jechać, ale jak tam gdzie coś podejmiemy, coś zrobimy, osiągniemy sukces i po prostu i to jest to, o co wszystkim chodzi. Jestem spokojny. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam tutaj nagrywanie. Bardzo Wam dziękuję za udział. Dziękujemy. W posiedzeniu i za tydzień spotykamy się, a w międzyczasie. Cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.